Radio Gol. Radiogol.pl. Koszykówka to nie jest sport dla mięczaków. W magazynie Pick and Roll omawiamy wszystkie jej elementy. Bartłomiej Misztal zaprasza w każdą sobotę na godzinę 12. Radiogol.pl. W drodze po emocje. W drodze po emocje. Radiogol.pl. W drodze po emocje. Wiosna zaczyna nabierać rumieńców, a to oznacza, że rozgrywki koszykarskie na całym świecie również zaczynają nabierać rumieńców. Bartłomiej Misztal, zapraszam na najnowsze wydanie podcastu Pick and Roll, wydanie numer 27 w tym sezonie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o podwórku amerykańskim, ale też o podwórku naszym, polskim. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Adam Fabisiewicz, witam ciebie Adam. Dzień dobry. I Maciej Jankowski, tak delikatnie zapomniany głos w naszym radiu, ale myślę, że słuchacze nadal cię pamiętają. Witaj Maciek. Cześć, witam wszystkich. No właśnie panowie, zacznijmy może od podwórka tego amerykańskiego. Zacznijmy od konferencji wschodniej, bo tam już mamy wyjaśnione wszystko. Dwa sweepy, jeżeli chodzi o pary Milwaukee-Detroit oraz Indiana-Boston. Przechodzą Boston i Milwaukee, one będą rywalizowały ze sobą. A z drugiej strony z pary Brooklyn, Philadelphia oraz Toronto, Orlando wychodzą Philadelphia i Toronto. Chyba nie jesteśmy tym zaskoczeni, prawda Adam? Nie, w żadnym wypadku. Jestem może troszkę zaskoczony rozmiarami zwycięstwa Bostonu, bo spodziewałem się, że w tym matchupie będzie większa rywalizacja, że jakiś tam dwa mecze przy optymistycznym założeniu uda się Indianie wygrać i w zasadzie to było możliwe, bo gdyby nie takie potknięcia w poszczególnych spotkaniach, kiedy a to trzecia, a to czwarta, a to druga kwarta w poszczególnych spotkaniach Indianie koncertowo nie wychodziła, no to mogłoby się to naprawdę bardzo różnie skończyć. Tymczasem Boston przeszedł przez tę pierwszą rundę z najlepszym net ratingiem, jeśli chodzi o defensywę. Niewiele ponad 91 traconych punktów na mecz, niespełna 92. No to jest dobry wynik i mamy tutaj odzwierciedlenie w postaci sweepu i jeszcze mam wrażenie duże rezerwy Bostończyków, bo ewidentnie w tej serii budzi się Gordon Hayward i on będzie dużą wartością dodaną dla ofensywy Bostonu, tak ważnej ofensywy w matchupie z Milwaukee, które jednak będzie dla mnie faworytem w tej parze, no bo musi być faworytem, najlepsza drużyna konferencji wschodniej i całej NBA w sezonie zasadniczym i tutaj też w czołówce zarówno asyst, najlepsza pod względem zbiórek w playoffach, najlepsza pod względem wskaźnika plus minus przeciwko swojemu przeciwnikowi, najlepszy net rating, czyli bilans punktów zdobywanych do traconych w każdym meczu, najwyższa różnica punktowa w całej serii, ze wszystkich serii, plus zdrowy Giannis Antetokounmpo, dobrze nastawieni obwodowi zawodnicy, świetna, wręcz kozacka momentami obrona i takie poczucie, że Milwaukee może w każdej chwili nacisnąć na pedał gazu i po prostu odjechać swojemu rywalowi. Tak to wyglądało z Detroit i tu jest ta przewaga Milwaukee. No, to jest naprawdę znakomita drużyna, która może się postawić nawet w finale NBA mistrzowi konferencji zachodniej. Więc ja patrzę z dużym entuzjazmem na tę parę i to jest świetny matchup się zapowiada, bo mimo wszystko stawiam na Milwaukee, ale myślę, że będzie bardzo zacięta to rywalizacja, bo Boston może grać jako druga drużyna w tym playoffie izolacje, które nie są popularne wśród drużyn w tych playoffach, oprócz Houston i właśnie Bostonu, który jest drugą pod względem izolacji granych na mecz. Mają Kyriego Irvinga, czyli mają siłę indywidualności, dobry ball handling, do tego dobrze zbilansowana obrona, może znakomicie
tutaj robić robotę. Co do drugiej pary, o której mówiłeś, czyli Toronto z Filadelfią, tu już się robi ciekawiej, bo nie wiemy do końca, czego spodziewać się po Filadelfii, bo nie wiemy, czy zdrowy będzie Joel Embiid i w jak dużej mierze będzie mógł na niego liczyć Brett Brown. Grał tak w kratkę w tej pierwszej fazie, jeśli chodzi o mecze. Pierwszy mecz zdecydowanie na jednej nodze, można by powiedzieć. Do końca Ben Simmons nie spełniał oczekiwań na początku tej serii z Brooklyn Nets. Potem się już zawodnicy z Filadelfii rozkręcili i pokazali siłę i myślę, że bardzo wiele będzie zależało właśnie od dojrzałości Bena Simmonsa w tej serii. Jak bardzo na plusie będzie w tym wskaźniku bardzo wymiernym plus minus Ben Simmons, bo to, że asystować potrafi, zbierać potrafi i zdobywać punkty też potrafi, to jedno, ale jak będzie w tej serii przeciwko Toronto bronił, bo bronić Kawhia Leonarda czy dobrze dysponowanego Kyla Lowry'ego to jest trudne zadanie, a mam wrażenie, że Toronto się już też w tej serii rozkręciło i pokazało dużą moc, szczególnie w spotkaniach 4 i 5. Także wszystko to najlepsze przed nami, jeśli chodzi o wschód. I tutaj nie mam zdecydowanego faworyta, chociaż raczej bym stawiał na matchup w finale konferencji Milwaukee kontra Toronto, czyli jedynka i dwójka ze wschodu wchodzą do finału. Na dzisiaj tak to widzę. Maćku, a z twojej perspektywy jak to wygląda? Bo tutaj Adam zdecydowanie stawia na faworytów. No ja zresztą Adam zna moje zdanie na temat Bostonu, że ja tak ciągle wierzę w nich, ciągle wierzę w trenera Brada Stevensa, a z kolei z drugiej strony mi się wydaje, że jeszcze Filadelfia ma coś do udowodnienia, ale przede wszystkim po stronie Toronto Kawhi Leonard chyba nam jeszcze niczego takiego porządnego nie pokazał i tutaj może być dosyć ciekawie. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Czy wydaje mi się, że ten Boston uśpił rywali tym sezonem zasadniczym. Gdzieś sporo się słyszało, że to nie będzie ten sezon, bardziej się mówiło o Bostonie szukając jakiegoś problemu, a oni wchodzą w playoffy i grają swoje. Wykorzystują to, co mają jak najlepiej. Gdyby tam faktycznie jakieś problemy były, to ta grupa ludzi nie wytrzymałaby ze sobą całego sezonu, to tam już by się pojawiały informacje o odejściach w trakcie sezonu. Więc ja tego Bostonu bym, nie chcę powiedzieć, że nie skreślał, bo tutaj on nie został przez nikogo skreślony od nas, ale wydaje mi się, że tu może być kwestia 7 meczów i to będzie kwestia do ostatniego posiadania nawet. Bym się nie zdziwił, bo obie drużyny są na takim etapie, że znają swoje atuty, wiedzą, że mogą zaskoczyć rywale, ale właśnie ten taki moment, to takie coś w sobie dodatkowego, co może się nagle pojawić w grze, to bardziej wydaje mi się, że taki element zaskoczenia byłby w stanie wprowadzić Boston, a nie Milwaukee. Chociaż to tak jak mówię, to Milwaukee z drużyny, która była budowana przez ostatnie lata tylko i wyłącznie wokół Janisa, nagle się okazuje, że ta ekipa naprawdę potrafi grać fajnie i bić się i być pretendentem do mistrzostwa. Wydaje mi się, że trudno jest typować, bo mamy playoffy, które są i takie jedne z bardziej wyrównanych i po prostu ciekawie grają drużyny. Każda ma naprawdę bardzo dużo swoich atutów, jak nie mieliśmy od lat, bo na ogół jak rozmawialiśmy, to nieważne jakie rozmowy były, to było Golden State i Cleveland, Golden State i Cleveland. A teraz w końcu dochodzimy do takiej sytuacji, że mamy Toronto, gdzie jest Leonard, gdzie ten Kyle Lowry też potrafi w końcu przełamać tą swoją niemoc playoffową i jest przede wszystkim naprawdę nieźle grający Pascal Siakam, nie zapominajmy o nim. Jest Filadelfia, która ma Bena Simmonsa i od tutaj patrzymy tylko i wyłącznie mu na ręce, jaką dojrzałością się popisze. Patrzymy też na zdrowie Joela Embiida. Mamy Milwaukee, gdzie jest Giannis, gdzie jest Bledsoe, gdzie naprawdę ta drużyna potrafi wykorzystywać ze swoich zawodników dużo, a odnosi się wrażenie, że nie ze wszystkich wykorzystują tyle, ile mogą, kiedy będzie trzeba to zrobić.
No i mamy obok tego wszystkiego Boston, gdzie Boston jest o tyle trudny do krycia, że tam nie możesz się skupić na jednym zawodniku. Tam się musisz skupiać w obronie cały czas na 5 zawodnikach, bo Boston ma taką piątkę w ataku, że tam dzisiaj mecz z 30 punktami może ci skończyć Kyrie, jutro skończy Hayward, a pojutrze skończy Tatum. Albo nie będzie kończył żaden z nich, dlatego że Milwaukee ma kozacką obronę i o tym nie można tak zapominać. Też oczywiście może się, tak też oczywiście się może zdarzyć. Oni będą bronić gości, będą ich kontestować na każdej pozycji na parkiecie. To nawet gdyby Boston trochę szalonym planem wyszedł na ten matchup, że gramy wszystkie izolacje pod Kyriego, bo są w stanie to grać, no to i tak Budenholzer będzie potrafił, chociażby patrząc po kazusie Jamesa Hardena, wyłączyć Kyriego i bronić równie dobrze skutecznie pomalowanego, więc wjazdy pod kosz też nie będą oczywistą sprawą. Mają gości atletycznych, którzy będą ich świetnie potrafili bronić, więc stąd ja upatruję tej przewagi Milwaukee, tak się trochę usprawiedliwiam, ale defensywnie i atletycznie to jest po prostu lepszy zespół na ten moment, i mówię tutaj o Milwaukee. I tym mogą tę serię zdominować, tak dopowiadając do mojej poprzedniej myśli. Rozumiem, czyli sprawę wschodu mamy już załatwioną. No ja typuję finał Boston-Toronto. Nie Milwaukee-Toronto, ale Boston-Toronto. Będę się trzymał swojego z kolei, ty swojego. Zobaczymy, jak będzie na koniec. A ja łatwiej będzie mi powiedzieć, ile moim zdaniem będzie meczów w tych seriach, a nie kto wygra. I w serii Milwaukee-Boston obstawiałbym 7 spotkań, Philadelphia-Toronto 6. I tu łatwiej jest mi powiedzieć, że na stronę Toronto, ale tak jak mówię, to raczej się nie skończy 4-0, myślę, że 4-2. Dobrze, to przekonamy się, jak to będzie, a teraz przenosimy się na zachód i tutaj sprawa nie jest taka oczywista. Zaznaczę tylko, że nagrywamy ten podcast w momencie, kiedy nie są jeszcze znani rywale, odpowiednio Houston i Portland. Ale do rzeczy, panowie, bo już wiemy, że Rockets rozbili Jazz. To był kapitalny piąty mecz w wykonaniu Houston i też kapitalny czwarty mecz w wykonaniu Utah. No 0 na 15 u Hardena i też trzymanie go w ryzach w obu spotkaniach w Salt Lake City, to myślę, że zasługuje na uznanie dla trenera Snydera za to, jak akurat udało mu się poukładać swoich podopiecznych. No ale Clippers chyba taką mini historię tworzą tego sezonu. Bez żadnych w zasadzie gwiazd, już drugi raz i to jeszcze na wyjeździe wygrać z Golden State Warriors, no to jest rzadki przypadek akurat u aktualnego mistrza, żeby pozwalać sobie na taki ostateczny stan rywalizacji. No bo 3-2, tego się już nikt z nas chyba nie spodziewał. Tylko pokazuje, jak bardzo wciąż znudzeni i lekceważący tę serię są Golden State Warriors, bo umówmy się, że potencjał ludzki, koszykarski, sportowy jest w tym zespole być może największy w historii w ogóle koszykówki i to jest kwestia do dyskusji, ale na pewno jest przeogromny. Gdyby się Golden State chciało, to by to się skończyło pewnie sweepem, ale widać po tych graczach, że oni podchodzą nie tylko lekceważąco w pewnym sensie do swojej pracy, bez stuprocentowej koncentracji. No i mamy tego rezultaty, bo Clippers są drużyną waleczną, na którą nikt nie stawiał, a oni poważnie podchodzą do tego, co chcą ugrać. Widzą, że można te mecze wygrywać, jeżeli jest się super skutecznym i skoncentrowanym, bo to jest klucz do tych zwycięstw, czyli bardzo wysoka skuteczność rzutowa graczy Clippers i to przynosi efekt. Dochodzimy do sytuacji wtedy, że Kevin Durant rzuca najwyższą w karierze liczbę punktów w playoffach, 45 w meczu numer 5 i to nie pozwala wygrać Golden State drugiego meczu u siebie i po raz pierwszy od 2016 roku od finałów z Cleveland przegrywają dwa kolejne mecze na własnym parkiecie. No to jest rzecz, która pewnie o parę siwych włosów przyprawi Steve'a Kerra, bo on już by chciał tę serię mieć skończoną, już by chciał szykować taktykę na rywalizację z Houston, tymczasem trzeba się dać, jeszcze będzie pomęczyć, pewnie skończy się to w szóstym meczu, no ale po co? To jest taka pewnego rodzaju kara za taką butę Golden State, którą widzimy przez cały sezon i dobrze, że z drugiej strony Clippers pokazują cojones i grają o wszystko. To się dobrze ogląda, ja się cieszę
i na pewno Lou Williams, Montrez Harrell robią historię jako gracze z ławki, którzy rzucają więcej punktów niż często niż gracze z pierwszej piątki, więc to jest fajne i ja chcę to oglądać też w przyszłym sezonie, a pewnie Doc Rivers dalej będzie tak ten zespół budował z szansami na to, żeby w przyszłym roku jeszcze więcej w playoffach ugrać. Czemu nie? Chociaż pewnie tutaj się w 6 meczach skończy i już będziemy mówili o meczapie Houston, Golden State Houston. A jeżeli chodzi o drugą parę, to tutaj niebiosa raczą wiedzieć, jak to się skończy, bo wydawało się wszystko, szczególnie po tym trzecim spotkaniu, gdzie Derrick White rozegrał kapitalny mecz, 36 punktów, 26 oczek w pierwszej połowie, więcej rzucali tylko Duncan i Tony Parker za kadencji Grega Popowicza w jednej połowie, więc super wyczyn. Ale to się nie przełożyło potem na wyniki w kolejnych spotkaniach. Te kolejne 7 kwart, tak możemy to liczyć, to jest już plus 44 na korzyść Denver Nuggets. Liderem serii został ten, który już miał być tym liderem wcześniej, czyli Nikola Jokic. Robi robotę, drugi asystujący w tych playoffach za Russellem Westbrookiem, a będzie te linijki pewnie sobie jeszcze podbijał, bo Russella Westbrooka, jak wiemy, już w playoffach nie ma, więc no Denver Nuggets są na dobrej drodze, chociaż szansą ogromną dla San Antonio na wyrównanie serii jest mecz u siebie i na pewno zrobią wszystko, żeby tego dokonać i aby 7 mecz przeniósł się do Denver i tam się to wszystko rozstrzygnie. Ze względu na przewagę parkietu stawiałbym jednak, że skończy się to na korzyść Denver i awans do drugiej rundy playoff będzie ich udziałem. Maćku, właśnie po tej stronie, gdzie Spurs rywalizują z Denver, ty spodziewałeś się akurat takiego zaskoczenia, że akurat dojdzie do sytuacji, gdzie trzeba będzie rozgrywać 6 mecz właśnie ze Spurs, na których w zasadzie nikt specjalnie nie stawiał, chociaż oni potrafili zaskoczyć, bo mieli przecież serię w sezonie regularnym, no dosyć długą, zwycięstw. LaMarcus Aldridge plus 50 punktów, mając tylko same dwupunktowe zdobycze i rzuty osobiste, no coś zaskakującego w tych czasach, a po drugiej stronie Damian Lillard, który okazał się być lepszy od twojego ulubieńca, który w tym sezonie jest wiceliderem, jeżeli chodzi o straty. No, wielka brodata bestia jest na pierwszym miejscu. No i chyba OKC to się zachowuje tak jak mieszkańcy Oklahoma City, że nie chcą się przyznać do porażki. Paul George mówi na konferencji prasowej, że to był zły rzut Damiana Lillarda. Russell Westbrook nie chce odpowiadać na pytania, mówi next question, omija to. Nie wiem, jak to wszystko skomentować bardziej. Jeśli mogę tylko słówko a propos tego złego rzutu. To był raczej taki kontekst, że to był zły rzut, bo takich rzutów się nie oddaje. Tak, to był zły rzut, ponieważ fenomen kreaturze typowo koszykarskiej, rzut, który jest oddawany z takiej odległości, jest nazywany jako zły rzut. I tak, ja się nie zgadzam przede wszystkim z komentarzami, że każdy rzut, który daje zwycięstwo, jest dobrym rzutem. Okej. Okay. Mogę się z tym zgodzić, bo patrzymy na to z perspektywy czasu, bo wpadło. Bo wpadło, więc mówimy, że świetny rzut, że w ogóle super historia. Ale gdyby nie wpadło, to do dzisiaj, niezależnie czy po dogrywce wygrałoby Portland czy nie, to do dzisiaj i jeszcze bardzo długo nazywalibyśmy ten rzut jako głupotę, jako odcięcie Lillarda od tego, bo miał przecież tyle sekund, tyle czasu, a oddaje rzut praktycznie z połowy, który nie wpada i mógł pogrążyć swoją drużynę. My byśmy tak na ten rzut patrzyli. Dlatego to nie było, bo gdyby Lillard zaryzykował, wszedł pod kosz i wtedy by nie trafił, to byłoby na zasadzie okej, okay, zrobił tak. Wszystko, co mógł. Nikt nie miałby do niego pretensji. Oczywiście, a w tej sytuacji, gdyby nie trafił, to z bohatera mógłby się naprawdę stać osobą, na którą by się wylała fala hejtu. Więc z tej perspektywy to nie był dobry rzut. Wpadło, wspaniała historia, rzut niewiarygodny, ale tak jak mówię, patrząc na to tak typowo koszykarsko, to nie jest dobry rzut. To nie jest rzut, który oddasz w normalnej sytuacji meczu, bo wiesz, że nie ma czasu na coś takiego.
Świetnie, że to powiedziałeś, Maćku, bo właśnie to też miałem na myśli, że i to na pewno miał na myśli Paul George, natomiast oczywiście media to podchwyciły i popadły w taką retorykę, w którą troszkę też popadli wszyscy ci, którzy krytykują dzisiejszą NBA za to, że jest mnóstwo grania trójkowego, że jest mało grania pod kosz, a teraz wszyscy, którzy krytykują ogólnie trójkowe granie, zachwycają się rzutem Lillarda, więc widzę też w tym pewną... jakby to powiedzieć, hipokryzję chyba, no bo to inaczej tego nie można nazwać. To jest oczywiście rzut wielki i fantastyczny, że tak to się skończyło dla Portland, bo na nich z kolei mało kto stawiał, prawda? Jasne, że tak. Po tej kontuzji Nurkicia. Wszyscy myśleli, tak, że to się skończy na max 5 spotkaniach dla OKC, a tutaj proszę. Fantastycznie, a Nurkic w ogóle był na tym meczu, byłem zdziwiony, że on już jest po operacji chyba i czy nie wiem, czy jakieś leczenie zachowawcze by miał teraz. Dobrzy medycy w tym Oregonie. Nie, no bo był normalnie na meczu, siedział na ławce i się tam fetował właśnie Lillarda w tym spotkaniu. Ja skupiając się na tym spotkaniu ogólnie mam wrażenie, że Portland zrobiło swoje. Portland zrobiło swoje z tej perspektywy, że oni wychodzili na boisko, wiedząc, co też można by powiedzieć, że jest niespotykane w aktualnych czasach, że oni wychodzą grać w koszykówkę. Oni nie wychodzą po to, żeby wyprowadzać przeciwnika gadkami, żeby prężyć muskuły, żeby nie wiadomo, jak się zachowywać. Oni jedyne, czym chcieli wyprowadzić przeciwnika z równowagi, to twardą obroną i celnymi rzutami. Tam nie było zaczepek, tam nie było gwiazdorzenia. Tam Lillard po celnym rzucie po prostu odwracał się napięcie i biegł do obrony, oczywiście celebrując to, ale nie było to takie wytykanie po każdym celnym rzucie wyższości nad swoim defensorem. I Portland po prostu zrobili swoje. Kto by pomyślał, że w tej serii Enes Kanter zniszczy w pomalowanym Stevena Adamsa. No, kto by to przewidywał, kto by na to stawiał? Panowie. Kolegę klubowego, nomen omen. Tak, swoją drogą Kanter miał sobie i innym też coś do udowodnienia i ten jego tweet, który pewnie widzieliście po meczu, Ken Kanter, tak, czyli jednak Kanter może i Kanter to pokazał i bardzo dobrze i tak powinien reagować koszykarz. Nawet miałem taką myśl tuż po tym meczu, że jeszcze nawet w podcastach tyle razy narzekaliśmy na Kantera, jak grał w Nowym Jorku, no bo grał w słabym klubie, nagle się okazało, że poszedł do Portland i jest jednak, pamięta, jak dobrze grać w koszykówkę i pokazał, jak dobrym jest graczem wciąż. Bo Kanter to jest zawodnik taki typowo zgubiłem słowo, systemowy. To nie jest zawodnik, który będzie wpakowany w każdą drużynę i będzie potrafił grać dobrze, bo to jest typowy środkowy. On potrzebuje dostać dobrą piłkę pod kosz. On musi mieć system i on musi wiedzieć, że ma też tych zawodników, na których może liczyć. To może się śmiesznie wydawać, że zawodnik lepiej gra, jak ma dookoła siebie lepszych zawodników, ale to po prostu też chodzi o tą taką psychologiczną pewność, taką czystość bym to nazwał, bo każdy zawodnik jest inny. To ogólnie można by powiedzieć w drugą stronę. Przejdę teraz szybko do drugiej pary Golden State Clippers. Taki Draymond Green, który nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, znaczy nie wiem, czy się zgodzicie w 100%, może tak powiem, bo o tym, że to jest zawodnik, który jest mocno przehajpowany, to mówi się od dawna. Natomiast wszyscy się zachwycają nad Draymondem, jaką to nie ma wizję parkietu, bo ma asysty. Ma asysty, bo jak poda na obwód do Karego, to Kary trzyma obrońcę, czy nie trafi, rzuci na ogół, trafi. A gdyby ten zawodnik grał w Nowym Jorku, gdzie nie byłby obudowany tymi strzelcami, jego poziom asyst spadłby do zwykłej średniej poziomu asyst wysokiego zawodnika, moim zdaniem. Poza tym Draymond Green, gdyby grał w matchupie przeciwko takim graczom jak, nie wiem, Dennis Rodman czy Bobby Jones, to został przez nich nakryty czapką i byśmy w ogóle nie mówili o tym, jak świetny jest Draymond Green, bo nie jest znowu taki świetny, o czym mówi Maciek. Tylko tutaj wykonawcy wokół niego poprawiają to wrażenie, no sorry. To jest solidny gracz, to jest gracz, którego śmiem twierdzić, że wielu trenerów chciałoby mieć pod względem aspektu czysto sportowego w swojej drużynie. To jest przede wszystkim gracz, który, tak jak mówimy, on jest obudowany wielkimi zawodnikami. To nie jest zawodnik, który będzie gwiazdą. On nie będzie gwiazdą, bo on ma za dużo swoich wad i swoich minusów. A jest w takiej drużynie, gdzie te jego problemy i wady są bezproblemowo tuszowane przez wszystkich innych dookoła. Tak, tak. Natomiast... To jest ciekawe, jak Draymond Green będzie radził sobie, czy rzeczywiście będzie potrafił podnieść jakość obrony
Golden State w tym, co czeka tę drużynę prawdopodobnie, czyli w serii z Houston Rockets, którzy na pewno wierzą, że można tych Golden State ugryźć, skoro byli tak blisko w zeszłym roku, kiedy Golden State wydawali się po prostu koszykarsko mocniejsi, to skoro w tym grają tak jak grają, no to tym bardziej, nie? Mają Hardena, który jest w gazie, mają całkiem niezłych zmienników, Danuela House'a, Kenneta Farida, oby Clint Capela był zdrowy, no to i Chris Paul, no to wszystko jest możliwe, tylko były takie teorie, że bez Kazinsa Golden State Warriors będą w stanie lepiej bronić. Ja nie do końca mam takie przekonanie. Przecież nawet w poprzednich latach oni nie mieli takiego zawodnika pod koszem jak Kazins i sobie też radzili. No, a Andrew Bogut już trochę to już nie te lata, no prawda? Nie te lata, ale mimo wszystko nadal daje radę. No tak, tylko ciekawe jak sobie będzie radził w meczapie naprzeciwko Capeli przykładowo. Ja myślę, że Andrew Bogut będzie doskonale przygotowany, skoro nad jego zmiennikiem w Australii był Deng Deng, to jeżeli trenujesz z takim zawodnikiem jak Deng Deng, to potem jesteś przygotowany na każdego rywala w NBA. Dobrze powiedziane. Tak. Bang, bang. Houston musi znaleźć sposób na wyeliminowanie najbardziej znienawidzonego koszykarza na świecie. Kary, Thompsonem, ale to Durant jest jednak tą wartością Golden State. Często niedocenianą. Nie no, wiesz, no jest liderem, no 2 lata z rzędu zdobywał tytuł MVP finałów, no to nie jest przypadek, no jest właśnie w zasadzie najjaśniejszym punktem playoffowy Golden State od czasu, kiedy tam przyszedł. Więc to jest przede wszystkim zawodnik z największą swobodą zdobywania tych punktów i to jest też zawodnik, który ma szerszy wachlarz możliwości punktowych, bo nie oddaje tak dużo tych trójek, bo wie, że też może wjechać pod kosz. Okej, Curry też wjedzie pod kosz. Z tym, że Curry pod koszem, zderzając się z wysokim obrońcą, musi naprawdę się czasami nakombinować, żeby gdzieś tam piłkę koło niego posłać. A Durant to jest Durant. On jak widzi przed sobą wyższego obrońcę, to zaraz wie, że zrobi kolejny krok, wyskoczy i zapakuje nad nim ewentualnie. Inny zawodnik i ta właśnie łatwość zdobywania punktów, też przede wszystkim trudność bronienia go, bo jego długie ręce pozwalają mu rzucać z nad każdej osoby. I to powoduje, że ten Durant, ja nie chcę powiedzieć, że on jest niedoceniany. Ja mam wrażenie, że on jest niedoceniany jako to, co on daje Golden State. Bo gdyby w tym momencie odjąć Duranta od Golden State, to Golden State znowu musiałoby być drużyną, która jest drużyną systemową, która nie jest taką ekipą, że dajemy wam piłkę, bo wy coś wymyślicie, bo nagle byłby tylko Curry, tylko Thompson. A ja mam wrażenie, że to już jest za mało, że jak odejdzie tam Durant, to duet Curry Thompson to już będzie za mało. No to już jakby musieliby wrócić trochę do czasu 2015 roku, kiedy ta systemowa koszykówka dawała Golden State mistrzostwo i ja mam wrażenie, że to był Golden State, które się najfajniej oglądało z tych wszystkich trzech mistrzostw, czy z tego sezonu przegranego nawet w 2016 w finałach. To Golden State już jest wtórne, no i rzeczywiście może dla Golden State byłoby nawet lepiej, gdyby Durant odszedł, ale to już jest rozmowa na post-season, na posezonowe rozmowy, więc to troszeczkę później. Natomiast ciekawe jest, jak się rozstrzygnie ta seria, bo ja wam powiem, panowie, tak wyprzedzając, że Houston naprawdę wydaje mi się nie być bez szans w tej serii. No, myślę, że to może być 7-meczowa nawet batalia, jeśli chodzi o półfinał konferencji zachodniej. To będą... Powtórzę się troszeczkę z tym, co powiedziałem w zeszłym sezonie przed tą parą, bo to doskonale pamiętam, że te mecze to może być strzelanina, w której zwycięską ręką wyjdzie ta drużyna, w której będą lepiej siedziały rzuty. I to może się wydawać śmieszne i normalne, że zawsze wygra drużyna, której lepiej będą siedziały rzuty. Natomiast obie drużyny są tak obudowane strzelcami, że wiemy doskonale, że dla takiego Hardena, czy dla takiego Curry'ego, jak mu siedzą rzuty, to czy ty tam postawisz 3, czy tam 4, to on i tak będzie chciał trafić, zrobi krok do tyłu, zrobi krok którykolwiek bok i on trafi za tą trójkę. Natomiast problemem stanie się sytuacja, w której te drużyny będą chciały aż za bardzo. A wiemy, że mają zawodników, którzy jak chcą się odblokować, to chcą się odblokować już teraz w tym meczu natychmiast.
Z drugiej strony, wiecie co robi grę Golden State? No to w dużej mierze są trójki w transition, czy nawet bardziej niż z pozycyjnego ataku. Trójki w transition. A wiecie kto w tych playoffach ma drugą najlepszą obronę na obwodzie obwodowych rzutów? Houston Rockets i Jeff Bzdelik tutaj na pewno coś wymyśli, żeby te atuty, które już są widoczne, wykorzystać w matchupie z Golden State, więc to będzie frapująca seria. Powoli mam wrażenie, że to Golden State, które gdzieś nas zachwycało, zdobywając pierwsze mistrzostwa, które to Golden State tak naprawdę, nie chcę powiedzieć, że w 100%, ale w dużej mierze narzuciło ten tok, w którym teraz idzie NBA i nowoczesna za tym koszykówka, że oni stali się już zbyt czytelni, że oni stali się już zbyt łatwi do rozgryzienia, że tutaj już samą umiejętnością i łatwością trafiania trójek nie są w stanie wygrać tych meczów, bo to już jest aż w niektórych momentach zbyt czytelne. Ten potencjał talentu na pewno może tutaj ważyć dużo, ale czy będzie decydujący, no o tym się dopiero przekonamy. No tak, bo jak to w koszykówce, możemy mówić, możemy wymyślać o tym, kto jaką zagrywkę nie wymyśli, kto czym zaskoczy, ale jeżeli w najważniejszym momencie sytuacja zejdzie do oddania jednego rzutu, to Golden State w tym momencie wyrasta na faworyta, bo ma zbyt dużą ilość zawodników, które ma ten rzut po prostu bardzo dobry, wręcz doskonały. Wiesz, z drugiej strony, jak masz Hardena, który trafiał w sezonie zasadniczym z dystansu, z zawieszonymi na sobie dwoma obrońcami Golden State Game Winnera, no to, to wiesz, ja też bym przeciwko Houston w takiej sytuacji nie stawiał, bo to jest zbyt wyrównane, zbyt wyrównany to jest pojedynek. Naprawdę trudno mi powiedzieć, może być w obie strony i to jest chyba najbardziej fascynujące w tej serii. Jedyne, czego się faktycznie zaczynam obawiać pod względem Houston, to zauważ, jak my mówimy o Golden State, mówimy, że Curry, mówimy, że Durant, wspominamy o całej drużynie, a jak Houston, to jest Harden. To prawda. I ewentualnie, czy będzie łaskawie zdrowy Chris Paul, nie? Bo jak nie będzie Chrisa Paula zdrowego, to już zapomnijmy o czymkolwiek poważnym dla Houston. To fakt. No niestety, tak to wygląda. No właśnie, a jeszcze z drugiej strony, bo Maćku, nic nie powiedziałeś odnośnie Denver San Antonio. Przecież to twoja drużyna, jakby nie patrzeć. No tak, no troszeczkę mniej o tym mówiłem, bo przyznam się, że tu mimo 5 spotkań nie udało mi się obejrzeć żadnego. Natomiast troszeczkę pozwolę sobie wykorzystać rzeczy, które usłyszałem przed rozpoczęciem playoffów od osób, z którymi rozmawiałem. Że jeżeli San Antonio ma na kogoś trafić w tych playoffach, to tylko z Denver będą mieli szansę na cokolwiek więcej, bo Denver dalej nie wiadomo, jak się w playoffach będzie prezentowało i gdzieś to Denver gra momentami na tyle nierówno, że San Antonio może ich zaskoczyć. I ja mam wrażenie, że to San Antonio w tym sezonie skreślane przecież ile razy padało, z tego co pamiętam, to nawet my powiedzieliśmy, że to nie tyle, że może być, ale że to najprawdopodobniej będzie pierwszy sezon od dawna bez San Antonio w playoffach i bez Grega Popowicza w playoffach. Oni pokazali, że potrafią, grają swoją koszykówkę, tak jak to słusznie zauważyliście na Marcus Aldridge rzucając tylko za dwa. DeMar DeRozan, którego główną siłą są rzuty z półdystansu, grają coś, co grają tylko i wyłącznie oni w NBA, a już na pewno tylko i wyłącznie oni w tej fazie playoff tegorocznej. A to daje naprawdę zaskakujące i pozytywne efekty. Tu trudno jest mówić o San Antonio jako faktycznie drużynie, która była stawiona w roli faworyta. Natomiast wydaje mi się, że Denver tym ostatnim zwycięstwem pokazali, że okej, San Antonio nas zaskoczyło, nie byliśmy gotowi na to, co przedstawią, ale że już w tym momencie wszystko jest pod kontrolą i że już gdzieś to, co nagle Greg Popowicz wymyślił, to, z czym mieliśmy problem, na co nie byliśmy przygotowani, już jest wszystko zażegnane, już wiemy, jak przeciwko temu grać. I no niestety, tak jak wspominałeś, to jest moje San Antonio, nigdy się z tym nie kryłem, że gdzieś najbliżej jest mi do tego San Antonio z tych drużyn. A tak niestety nie zdziwię się, jak to się skończy na 4-2 dla Denver. Natomiast Denver-Portland, nie wiem,
naprawdę nie wiem, bo to Denver mimo wyniku i mimo drugiego miejsca na zachodzie, oni mnie nie przekonują. Nie wiem czemu, nie wiem co ta drużyna w sobie takiego ma, ale oni mnie nie przekonują. To nie jest dla mnie drużyna na finał konferencji. Tak, ja po Portland, które zobaczyłem w meczu w pierwszej rundzie z Oklahomą, też bym stawiał na Portland w matchupie z Denver. Natomiast gdyby jednak San Antonio wyszło, no to już wtedy nie umiem powiedzieć, bo tak jak się nie typuje przeciwko LeBronowi w playoffach, tak się nie typuje przeciwko Gregowi Popowiczowi w playoffach. Jak widać, zresztą przeciwko Popowiczowi się w ogóle nie typuje, bo zawsze daje radę. Chyba, że Popowicz trafia na Golden State. Tak. To wtedy Golden State trafia na Popowicza, a nie Popowicz na Golden State. Tak, i mieli tajną, perfidną broń w postaci Zazy Paczuli, który fauluje im, kontuzuje im podstawowego zawodnika, więc nie zapominajmy o tym. A co by było, gdyby Zaza nie kontuzjował Kawhi'a Leonarda? Myślicie, no właśnie. Że wygrał San Antonio? No, tak, bo to była bardzo, bardzo równa seria i tam bardzo mocno postawiło się San Antonio wtedy Golden State i mogło naprawdę, realnie mogło wyeliminować Golden State z tamtej rywalizacji. No, i wtedy wizja Leonarda w San Antonio na kolejne lata byłaby jak najbardziej. Ziściłaby się, tak. Dobrze, panowie, to sprawę playoffów mamy załatwioną, jeżeli chodzi o NBA, to teraz spójrzmy na nasze podwórko, bo tutaj ostatnia kolejka w ten weekend. No i Maćku, co możesz dobrego powiedzieć o tym sezonie? Że był to sezon dziwny. Naprawdę był to sezon dziwny. Z perspektywy ostatnich lat, przede wszystkim coś na wielki plus, koniec tak jakby hegemonii, bo nawet ta Arka Gdynia, która gdzieś kończy na pierwszym miejscu, wszyscy mówią o niej, znaczy wszyscy, większość mówi o niej jako o takiej drużynie, która w finale się powinna zameldować, która gdzieś jest tym faworytem do złota, ale nie jest pewna. Natomiast był to sezon dziwny też z takiego powodu, że nie mamy aktualnie drużyny z topu, z pierwszej piątki, bo myślę, że tutaj nikt poza drużyny Arke, Stelmet, Polski Cukier, Anvil i Arget BM Slam Stal nie typuje, że ktoś nagle wyskoczy w walce o medale. Każda z tych drużyn ma, łamane przez miała swoje problemy w trakcie sezonu. Drużyna z Ostrowa nie tak dawno problem z Mike'iem Scottem, który był zawieszony. Anvil Włocławek to nie jest ten mistrzowski Anvil, ma problemy z obroną, a teraz jeszcze jest kontuzja Sobina. Polski Cukier blisko było ostatnio odejścia Michaela Jumecha, który pokłócił się z trenerem i Hewcem, na razie został odwieszony. Stelmet również ze swoimi problemami nie zachwyca, w większości meczów gdzieś pojawiają się negatywne komentarze na temat ich gry, są problemy, kolejne kontuzje, Puchar Polski w fatalnym stylu odpadają zaraz na początku w pierwszej rundzie. No i ta Arka, która Pucharu Polski nie wygrała, bo miała kontuzję, ale oni idą najpewniej, dookoła tej drużyny pod względem negatywów jest cicho, ale to też jest drużyna, o której znowu się mówi, że jest jednowymiarowa. Sporo osób porównuje Arkę Gdynię do Houston Rockets, oczywiście zachowując odpowiednie proporcje. Na zasadzie Arki, która ma jedną z lepszych obron na obwodzie i Arkę, która ma samych strzelców. Pomysł na tą drużynę był prosty. Dwie wielkie wieże, które będą straszyć blokiem i dookoła tego obudować to strzelcami, zawodnikami, którzy grają od pozycji 2 do pozycji 4. I to się sprawdza, Arka gra swoje, Arka rzuca, dużo za trzy, no i to jest ta piątka i tak jak właśnie mówiłem, ciekawa walka, no ale też ciekawie z tyłu, bo przed sezonem Tref Sopot typowany jako drużyna, która będzie się biła w górnej części tabeli, bije się o utrzymanie, nie wiadomo czy się utrzyma. I tak jak mówię, sezon dziwny, ze sporą ilością zawirowań, ale gdzieś koniec końców kończy się to tym, że no, że awansowała ta i najlepsza ósemka do playoffów i przede wszystkim ósemka, która najbardziej chciała i najbardziej walczyła i oddała najwięcej serca na boisku i tutaj troszeczkę mówiąc to oczywiście zmierzam do MKS-u, o którym trudno, żebym ja nie wspomniał, o którym
I to nie jest moje zdanie, żeby tutaj nie było, że gdzieś tam jako pracownik klubu wspominam w superlatywach o swojej drużynie, bo to są tylko i wyłącznie cytaty, co teraz mówię, że to jest naprawdę wspaniała grupa osób, z którymi każdy zawodnik ze składu mówi, że nigdy nie miał okazji grać z takimi zawodnikami, ale też faktycznie to, co zostawiają na boisku w każdym meczu, to powoduje, że właśnie są na miejscu, na którym są, szóste miejsce w playoffach dla MKS-u. Myślę, że patrząc na to, jakie problemy w trakcie sezonu miał ten MKS, to niewielu się spodziewało. No jest tego trochę sporo, ale czy... Bo mamy w zasadzie już sytuację jasną, jeżeli chodzi o playoffy. I ty przed wejściem na antenę wspomniałeś, że jakoś nie masz wyraźnego faworyta. Nie. Nie mam wyraźnego faworyta i gdybym w tym momencie ktoś kazał mi powiedzieć, kto moim zdaniem będzie złoto i musiałbym wytypować jedną drużynę, dałbym Arkę. Bo tak jak wspominałem, grają najrówniej, bez większych problemów, mają naprawdę zrobiony skład, mają kilku zawodników, którzy potrafią wziąć piłkę w najważniejszych momentach i na skalę naszej ligi są naprawdę na naprawdę bardzo, bardzo dobrzy. Natomiast mamy piątkę Stelmet, Polski Cukier, Anvil, Ostrów. Tam każdy z każdym może wygrać w serii. I mamy na miejscach 6-7-8 MKS, King i Legię. I powiem szczerze, że nie wydaje mi się, żeby chociaż jedna para, żeby chociaż jedna seria meczów skończyła się do zera w tegorocznych playoffach. Że nawet MKS, King i Legia, grając z tymi potencjalnie silniejszymi, myślę, że są w stanie i że wyrwą minimum jedno spotkanie. No to ciekawe. Adam, co prawda z Nicz Pruszków nie gra w Energa Basket Lidze, ale jest Legia, która powróciła po chyba 17 latach do playoffów. Tak, jeszcze Wojciech Królik pamięta te czasy, kiedy tam się w Legii dobrze działo. Tak, wiesz co, MKS na razie skutecznie w playoutach pierwszej ligi się tam... Drugiej ligi, tam dobrze sprawuje, więc chociaż teraz z kontuzją rozgrywającego dosyć poważną, no ale ku lepszemu myślę, że będzie szło dla całego zespołu. Natomiast jeśli chodzi o Legię, to trzeba o Legii jedną rzecz powiedzieć, którą mówiłem jeszcze przed wejściem na antenę, że to jest drużyna, która zaskakuje bardzo pozytywnie tym, co pokazuje w tym sezonie. Jest bardzo dobra w obronie i od tego się jakby cała gra zaczyna, chociaż tak jak wspomniał też Maciek w naszych takich zakulisowych rozmowach, to jest Legia grająca maksymalnie prostą grę, ale skoro to się sprawdza tam, gdzie ma się sprawdzać, czyli zaczynamy od obrony i gramy w ataku schematem, który daje owoce, no to róbmy to. Do tego mam strzelca, który się objawił w postaci Omara Pruita dosyć istotnie, chociaż wszyscy stawiali na Moshol Ładę, który gra tak raz lepiej, raz gorzej, no ale na pewno klasy sportowej nie można mu odmówić tego, że grał w hiszpańskiej ACB na wysokim poziomie też nie, więc Legia na pewno może być zadowolona z tego sezonu i już trzeba myśleć w kontekście tego zespołu, co zrobić, żeby ten poziom sportowy utrzymać, bo problemem Legii jest wciąż to, że ten klub nie jest odpowiednio finansowany w pionie sportowym. Na pewno nie na równi z Legią Piłkarską, bo o tym to nawet nie ma co marzyć, ale chociażby w sposób istotniejszy, wydatniejszy, żeby tych graczy, którzy są, utrzymać, kupić nowych, to będzie największe zmartwienie zespołu, bo nie to, czy się uda awansować do następnej rundy playoff, o to się w Legii nie martwią, bo mało kto na to liczy, więc tak jak mówi Maciek, jeśli się uda wygrać jeden mecz tej pierwszej fazy, to będzie dobrze. A misją jest zbudowanie zespołu, który nie będzie musiał bić się za wszelką cenę o utrzymanie w lidze w następnym roku, tylko że będzie systemowo podchodził do sprawy walki o playoffy i utrzymania i rozwinięcia tego, co danemu Sasewowi udało się z tą drużyną zbudować w tym roku. No to czekamy w takim razie na to, co mają do zaprezentowania polskie drużyny. I tym akcentem zamykamy sprawy koszykarskie. Mamy pytania. Zostało nam 5 pytań. Maćku, masz do wyboru numery 4, 5, 8, 9 i 10. Wybierz jeden numer i odpowiemy na pytanie.
8. 8? O matko jedyna. Jakim cudem Ernie Grandfeld utrzymał się na stanowisku w Waszyngtonie przez 16 lat? Pomidor. Czy jak odpowiem, że dobrymi wyborami w drafcie, to to będzie jakieś kłamstwo? Nie, to nie będzie kłamstwo. Pamiętajmy, że w pierwszych latach, zresztą o Ernie Grandfeldzie, już po jego zwolnieniu mówiliśmy dosyć dużo, no to były w pewnym sensie transfery jednak trafione i tam trafiali ludzie, którzy robili swoje, no bo przecież jednak do tego klubu ostatecznie trafili John Wall, trafił Bradley Beal, wcześniej to jeszcze czasy Gilberta Arenasa, przepraszam. Tak, więc to były czasy, kiedy ten młody zespół Wizards rzeczywiście dobrze grał w playoffach, rokrocznie do tych playoffów awansował. Natomiast faktycznie w ostatnich latach nie szło nie zauważyć, że ta drużyna pod kuratelą Erniego Grandfelda nie wygrała 50 meczów w sezonie zasadniczym, więc jakby no to mówiło też sam za siebie, no i chyba dobrze dla organizacji, że w końcu nastąpiła ta zmiana. A dlaczego on tam został, no to już myślę wchodzimy w głębsze układy. Czyli ja przede wszystkim myślę, że tutaj właśnie wspominasz nazwiska, które trafiały do klubu. Z perspektywy czasu wszyscy tutaj patrzą, że a sytuacja z Arenasem skończyła się jak się skończyła, że Wall to też, że tak w zasadzie do niczego nie prowadzi tej drużyny, a ma kontrakt. A wydaje mi się, że jedyny problem, jaki tutaj mógł być zarzucony, to że wszystko zawodnicy, którzy są ściągani, to są zawodnicy, z którymi problem jest, żeby się dorzucić do, czy gdzieś jakoś do ich umiejętności typowo sportowych doczepić, natomiast można byłoby sporo powiedzieć o ich ego, o ich podejściu do tego wszystkiego, do sportu, do koszykówki, ale wybory w momencie, kiedy były wybierane, kiedy był dany zawodnik podpisywany, kontraktowany, to się broniło, bo to nie jest tak, że jak John Wall był wybierany, czy jak był podpisywany z nim kontrakt, to wszyscy się łapali za głowę, kto to w ogóle jest. Tylko założę się, że na 30 drużyn w NBA minimum 15 zrobiłoby tak samo, gdyby miało takiego zawodnika w swoim składzie wybranego w drafcie. Oczywiście. To, że po prostu z perspektywy czasu nam się łatwo mówi, bo z perspektywy czasu na coś patrzymy i to jest łatwo powiedzieć, że a to był błąd. Okej, to był błąd, bo teraz widzimy, że to był błąd. To jest tak samo jak z rzutem Damiena Lillarda. Teraz wszyscy się zachwycamy. Gdyby nie trafił, to wszyscy byśmy teraz siedzieli i mówili, to był błąd. No właśnie, bo tak czysto koszykarsko, jeśli weźmiesz w nawias tę historię z bronią w szatni u Gilberta Arenasa, no to tak czysto koszykarsko, no to przecież to był znakomity, znakomity zawodnik, który grał fantastycznie w koszykówkę. No wiesz, no jeżeli trafisz na okładkę gry komputerowej sygnowanej przez NBA, no to nie jest przypadek. Znaczy, że jesteś kimś i masz zadatki na franchise playera dla tej ligi, na może nawet drugiego Jerry'ego Westa, człowieka logo. To nie był przypadek. I szkoda, że się kariera Arenasa tak potoczyła, ale w kontekście czysto sportowej decyzji to się jak najbardziej broniło, także Grandfeld miał też swoje dobre momenty. Oczywiście, że tak, to podpisywanie maksymalnego kontraktu, podpisywanie jakiegokolwiek wysokiego kontraktu, to jest zawsze zagrywka, mówiąc pokerowym slangiem, all-in. Nigdy nie wiadomo, czy taki transfer nam wypali. Inaczej, nigdy nie wiadomo, jak potem potoczy się kariera tego zawodnika. To nie jest podpisanie, jak odbije na moment do polskiej ligi, to nie jest jak podpisanie nawet za większą część budżetu zawodnika na jeden sezon, gdzie okej, ten sezon będziemy na 10 miejscu, ale za rok się odbijemy, tylko podpisujemy zawodnika na kilka lat i możemy trafić wspaniale i gdzieś nawet za mniejsze pieniądze, a nie za ten kontrakt maksymalny mieć zawodnika, który za dwa lata nam nagle wystrzeli i wszyscy się będą chwytać za głowę, a możemy mieć takiego pecha, że podpiszemy zawodnika, który po roku, dwóch nagle zanotuje zjazd z powodów różnych. Może być kontuzja, może to być po prostu problemy natury psychicznej, depresja, a może to być po prostu sytuacja, w której zawodnik dojdzie do wniosku, że ma tyle pieniędzy, że musi już nie chce trenować, grać. Nigdy nie wiadomo tego, co za dwa lata dany zawodnik stwierdzi albo co się zdarzy. Teraz tak z ciekawości, a propos mówimy o Arenasie, o tym, jakim był koszykarzem, jakim był graczem. Przez 8 sezonów gry w Washington Wizards średnie punktów na mecz z 8 lat.
25-0. Jeśli chodzi o asysty, to jest, słuchajcie moi drodzy, ponad 5, jeżeli chodzi o skuteczność rzutów z 8 lat. To jest, moi drodzy, już wam mówię, 42% z małym okładem, przy skuteczności za 3, no prawie 36%, więc no, mówi to samo za siebie, no nie jest źle, no. Także, no cóż, szkoda, że tak się to potoczyło, ale akurat w przypadku Washington Wizards te wybory Grandfelda jakoś wyciągnęły tę drużynę z niebytu po latach 90. swoją drogą, więc nie jest tak z tymi Washington Wizards, jak się mówi. No, mogliby, pewnie chcieliby więcej, ale tacy ostatni najgorsi nie są. Jedyne, do czego faktycznie mógłbym się doczepić, to ten Dwight Howard, który ogólnie gdzie nie pójdzie, tam sieje zło. Tylko w klubie czy poza nim? Bartek, uspokój się. To było tylko pytanie. To już nie wiem, to już trzeba zapytać samego Dwighta Howarda, ewentualnie nie wiem, bramkarzy w podmiejskich klubach. Powiedzmy, że Dwight Howard jest już poza swoim koszykarskim prime'em i tyle. Koszykarskim, dobrze, że powiedziałeś koszykarskim. Superman nigdy nie wychodzi z prime'u. A tak w ogóle, to nie wiem, czy widzieliście ten komentarz z Gilberta Arenasa, bo on powiedział, że on jest GOATem. Bo udało mu się zarobić 62 miliony dolarów, rozgrywając tylko 17 meczów w sezonie. To jest kwestia właśnie podpisywania tych horrendalnych kontraktów. A pamiętacie czasy, kiedy debiutantom dawano kontrakty? Nie było tego minimum dla debiutanta ustalonego i Chris Webber dostał roczny kontrakt z opcją opt-out po sezonie i straszył Golden State Warriors, że odejdzie, jak mu nie dadzą tyle albo tego, albo owego i w końcu skończyło się na tym, że doznał kontuzji kolana i go oddali bez żalu do Washington Wizards. Tak. I wiecie, no tak było trochę z Arenasem, teraz te przepisy o CBA troszeczkę to ukróciły, ale wciąż mówimy o kwotach rzędu, kurczę, nie wiem, już prawie 50 milionów dolarów, bo w 2020 chyba pierwszym roku Westbrook podpisze Supermaxa, gdzie będzie za sezon zarabiał prawie 47 milionów dolarów. Dziękuję, postoję. To jest podobno drugi najgorszy kontrakt po Johnie Wallu. Według Zakalowa. No tak, no bo co, kim jest Westbrook dla organizacji Oklahoma City Thunder? Teraz pytanie, czy jest to zbawca, dla mnie to jest twarz. Dla mnie to jest po prostu twarz, dla mnie to jest po prostu marketing. To jest tak, że pod względem sportowym myślę, że nie umniejsza Westbrookowi, bo uważam go za bardzo dobrego koszykarza, ale uważam, że w sytuacji, gdyby zaryzykować, oddać go, wymienić, cokolwiek zrobić z tym, żeby mieć w jego miejsce jakiegoś innego zawodnika, który też ma gdzieś tam status gwiazdy tej ligi, sportowo dźwignęlibyśmy Oklahomę, ale wizerunkowo, medialnie Oklahoma straciłaby twarz. I to byłaby no właśnie. Teraz mówisz Westbrook, myślisz Oklahoma, mówisz Oklahoma, myślisz Westbrook. Nie z każdym zawodnikiem i nie z każdym drużyną tak jest. Powiesz San Antonio, dalej myślisz Parker, dalej myślisz Duncan. Powiesz DeRozan, pierwsze o czym myślisz Toronto, nie myślisz San Antonio. Właśnie o takie porównanie mi chodzi. No tak, chociaż dla niektórych, pamiętaj, że Oklahoma to nie istnieje, istnieje tylko Seattle, Gary Payton i koniec, nie? Więc mam nawet takich konserwatystów wśród swoich znajomych, że oni Ale ja ci powiem szczerze, że ja też coś takiego słyszałem i doszło nawet do tego, że ktoś mi Że zostało mi powiedziane w trakcie rozmowy, że ktoś nie ma złości do Kevina Duranta, bo on opuścił Oklahomę, a Seattle był wierny. Tak, nawet był taki moment, na którym z meczu gwiazd, pamiętacie, jak Durant wystąpił w koszulce Seattle, już będąc zresztą Warriorem. Wystąpił w koszulce Seattle, więc no, historia ciekawa, no ale na to też czekamy z utęsknieniem, jak w 2022 roku, o ile to się stanie, koszykówka by powróciła do Seattle, to by było coś. Czyli
Podsumowując odpowiedź na pytanie odnośnie Jeriego Grenfelda, wyszło na to, że podpisywał dobrych zawodników, tylko nie wiedział, że akurat po kilku latach te wysokie kontrakty odbiją mu się czkawką. Tak to można podsumować. I tym akcentem możemy kończyć 27. wydanie podcastu Pick and Roll w tym sezonie. Ale to jeszcze nie koniec tego podcastu, bo mam dla Państwa niespodziankę. Przeprowadziłem wywiad z Bartoszem Tomczakiem, którego pewnie znacie z podcastu Przerwa na żądanie ekstra, albo włączając Radio Wrocław. Taki Hall of Famer wśród podcastów koszykarskich. Dokładnie, tak trzeba go dodać. Tak go namaścił sam Maciej Kwiatkowski z Szóstego Gracza. Jeszcze się pożegnam z moimi gośćmi, byli nimi Adam Fabisiewicz, dzięki Adam. Dziękuję, to jak zwykle była przyjemność. I Maciej Jankowski, dzięki Maćku. Super, dzięki, fajnie było ponownie móc z wami porozmawiać. Oczywiście, my też się cieszymy i w tym momencie ja się z Państwem jeszcze nie żegnam, zrobię to dopiero po wywiadzie, także proszę pozostać i zostawiam Państwa z Bartkiem Tomczakiem. Kontynuujemy serię wywiadów w podcaście Pick and Roll i dzisiaj czwarty gość. Wcześniej był Hirek Wrona, był Karol Śliwa, był Wojciech Michałowicz, a dzisiaj jest Bartosz Tomczak, znany z Przerwy na żądanie ekstra. Bardzo dobry podcast. No i z Radia Wrocław. Witaj, Bartku. Cześć. Tak na sam początek, bo jesteśmy w trakcie playoffów, jak ci się podobają ogólnie? No ogólnie całkiem okej, okay, natomiast myślę, że siadło troszeczkę w tym drugim tygodniu jakby tych playoffów cały klimat, bo byliśmy może bardziej zachwyceni tym początkiem, chociaż z drugiej strony mieliśmy ten niesamowity rzut Damiena Lillarda, natomiast jak się popatrzy, ile serii jeszcze przetrwało, to zostały nam w zasadzie dwie, z czego Denver Nuggets, San Antonio Spurs, mimo że jest w miarę równa, może poza tam ostatnimi spotkaniami, to jednak nie interesuje aż tak wielu osób, a Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, bardzo mi się podobają Clippersi w tej serii i pewnie jakbym nie był kibicem Lakers, to może bym nawet zaczął kibicować Clippersom tak ogólnie, nie że w tej serii, bo fajnie, niech sobie grają jak najdłużej, to i tak mam wrażenie, że zaraz się kolejny mecz potoczy w ten sposób, że Warriors pukną tak jak puknęli w meczu numer 3. Tym pierwszym w Los Angeles nie dadzą absolutnie żadnej szansy, więc na razie tak umiarkowanie, jakieś 4 minus, 3 plus, bym musiał się tak zastanowić, jakbym pomyślał sobie grubiej, bo mieliśmy i fajne mecze z crunchem, jak chociażby w tej serii Philadelphia z Brooklyn Nets, gdzie nagle masz, wiesz, mecz z crunch time'em, gdzie zmienia ci się prowadzenie co chwilę w tej końcówce, są kontrowersyjne gwizdki, a potem masz takie spotkanie, które w zasadzie jak po 7 minutach wyłączyłeś, to nie straciłeś absolutnie nic, bo nic więcej się nie działo. No, muszę przyznać, że po tych meczach playoffowych dochodzę do pewnego wniosku, mianowicie, że bez względu na to, czy grasz u siebie, czy na wyjeździe, to szanse są 50 na 50. Tutaj już przewaga własnego parkietu w zasadzie nie robi nikomu no to różnicy. Zależy jaka para, no nie? Bo jak Milwaukee Bucks grają w Detroit Pistons, w hali w Detroit, no to myślę, że mają 99,9, że wygrają, także zależy jak na to patrzysz, no nie? Jak no masz są równy, takie pary. Równy poziom, to może być różny. To fakt, ale jak już wspomniałeś odnośnie Los Angeles Clippers, to oni oba spotkania przecież wygrali w... Na wyjeździe, tak. Myślę, że wiesz, to może trochę też mniejsza presja jest dla takiego zespołu. Nie żeby była jakaś szczególna w Los Angeles, bo pewnie nikt tam nie oczekiwał, że mecz wygrają, to pewnie byłoby maksimum. Nie wiem, jakie jest w Stanach podejście do Golden State, czy wiesz, kłaniamy się. Wiadomo, że oni nie rozłożą czerwonego dywanu, bo to jest ekipa walczaków na czele z Patrickiem Beverleyem, który przecież w tym piątym meczu miał taką akcję, że miał buta w ręce i jednocześnie bronił chyba Draymonda Greena, jak dobrze pamiętam, który w ogóle tam się potem po nim przeszedł, faul techniczny tak. I tak dalej, więc oni na pewno będą tutaj walczyć do końca i no tak myślę, że łatwiej im się może grać po prostu na wyjeździe, bo wiesz, teraz przyjadą do domu i każdy będzie nagle no taki wygrajcie i doprowadźcie jeszcze do tego meczu numer 7, a to jest jakby nie patrzeć młody team w większości, poza tym mają naprzeciw siebie najlepszy zespół w całej NBA, więc myślę, że będzie im bardzo, bardzo ciężko.
No raczej jest to niemożliwe, żeby teraz już wyeliminować Golden Nie, State nie, nie, Warriors. to Nie ma nie ma takiej szans. opcji. Ale i tak brawa dla nich, że osiągnęli już tak wiele, bo postawić się dwukrotnie w Oakland to jest niełatwa sprawa, naprawdę. Dobrze, no to skoro mamy playoffy już omówione, to zajrzyjmy może do tego, co ty sam tworzysz, czyli przerwa na żądanie ekstra. To może wyjaśnij naszym słuchaczom, od czego to się zaczęło. I od czego to się zaczęło? To jest bardzo długa historia, bo to się zaczęło od przerwy na żądanie. Przerwa na żądanie się zaczęła, no jak byłem w liceum, to był 2008 rok. Jak dobrze pamiętam, sezon 2008-2009, przerwa na żądanie, jak ktoś może pamięta, to był taki magazyn z pikselami, które udawały zawodników NBA, jak lubię się śmiać, przynajmniej w pierwszym sezonie, potem ta jakość ciut się podniosła, natomiast nie wiem, nigdy nie miałem ani takiego dobrego renderingu, a może inaczej, rendering miałem dobry, ale nigdy nie potrafiłem ściągnąć w tak dobrej jakości meczu, żeby go się dobrze oglądało, jeżeli chodzi o skrót, bo to było ściągane za pomocą tam wtyczki do Firefoxa z NBA.com, te skróty i ja sobie tak lepiłem na początku, ta przerwa w pierwszym sezonie to było raz w tygodniu, takie podsumowanie całego tygodnia, jakby na zasadzie mecz tygodnia, newsy i mecze z tej czwartkowej nocy, która wtedy w TNT zawsze była taka wyjątkowa, w ogóle w całej NBA była wyjątkowa, bo mieliśmy tylko dwa, trzy mecze, jak były cztery, to to już w ogóle było wielkie wydarzenie, to nie tak jak teraz, że jest sześć, mam nadzieję, że sporo słuchaczy pamięta tamte czasy i tak ten magazyn przetrwał sobie jeden sezon, potem w drugim jakby było tego ciutkę więcej i już nie pamiętam w drugim albo w trzecim. Była taka opcja, że zrobiłem zapowiedź sezonu z Maćkiem Kwiatkowskim, z szóstego gracza aktualnie i stwierdziliśmy, że może to pociągniemy dalej jakby jako taka dogrywka do przerwy na żądanie, tak to się wtedy nazywało, bo do Maćka też odezwał się Przemek Kujawiński, jeżeli nie mylę tutaj historii, że też by chciał coś z nami może ponagrywać i było tak po prostu, że w piątki, bo to wtedy w piątki wychodziła przerwa, albo może gdzieś w środku tygodnia, może były dwie, już mogę teraz mylić po wielu, wielu latach, ale w każdym razie była taka przerwa ze skrótami, a potem było dodatkowe 15 minut, bo wtedy w ogóle na YouTubie były limity filmowe do 15 minut. Rozmawialiśmy sobie o jakimś jednym tam czy dwóch wybranych zagadnieniach z całego tygodnia, aż z czasem się zrobiło tak, że ta dogrywka przeszła jakby w taki regularny program, zupełnie osobno nadawany i o innej porze od przerwy na żądanie. Potem z tej przerwy na żądanie zwykłej ze skrótami zrezygnowałem, bo ile można robić taki content za darmo, nie ukrywając, bo to robiłem przez całe studia chyba, jak dobrze pamiętam, w sensie przynajmniej przez cały licencjat. I zostaliśmy tylko przy przerwie na żądanie ekstra. Dołączył tam Michał oczywiście jeszcze w tym pierwszym sezonie po chyba 6 czy 7 odcinkach. No i tak się kręciło, ludziom się to spodobało, więc to też wszystko zasługa na pewno zawsze po pierwsze kultowej strony, która zaraz chyba wystrzeli w kosmos, bo blogs.pl ma być zamknięty wraz z końcem kwietnia, czy jakimś ostatnim dniem kwietnia mamy już końcówkę, więc możliwe, że nie działa, jak wejdziecie na zawsze po pierwsze blogs.pl, ale zachowałem sobie swoją pierwszą przerwę, jeszcze zwykłą, kiedy Maciek był gościem, zachowałem sobie stronę i wszystkie komentarze, bo to zawsze młodego człowieka pasjonowało, jak ktoś powiedział, że no fajna robota, ja miałem tam te 18 czy 19 lat, to zawsze się tam unosiłem jakieś 5 centymetrów ponad chodnikiem. Może nie tak jak kiedyś byłem raperem i grałem super koncerty, bo to wtedy dobre 30 centymetrów, jak nie pół metra czasami, ale to zawsze było miło sobie poczytać. No to niesamowita historia, a zawsze po pierwsze blogs.pl to myślę, że trzeba robić screen, żeby tu mieć tu też jeszcze jest, wiesz, rozgraniczenie, że na blogsie to było, jak dobrze pamiętam, tak, że był tylko Maciek i Piotrek Makulec, natomiast potem chłopaki się przenieśli na blog.pl, gdzie tego kontentu było więcej i wtedy jakby chyba był taki boom na zawsze po pierwsze, bo tam pisał Przemek, tam czasami chyba też coś pisał Michał Górny, jak pamiętam, ta ekipa była taka naprawdę spora, bo z boku aż mieliśmy taką całą linijkę naszych twarzy, jakieś tam kilka słów każdy o sobie, ja tam nawet napisałem jakieś dwa artykuły, chociaż nie piszę nigdy o komentatorach, o Kevinie Harlanie i o Mike'u Brinie i chyba jeszcze o Spiro Dedesie, który był wtedy komentatorem meczów Los Angeles Lakers, ale radiowych, a teraz między innymi na playoffy jest wypożyczany do TNT, nie wiem, gdzie on teraz tam aktualnie robi, ale chyba gdzieś w Nowym Jorku i to wtedy chyba był taki boom, a to zawsze po pierwsze, jak sobie wejdziecie na blogs, jeżeli jeszcze działa, to miało taką dość prymitywną grafikę i te teksty też nie były takie szerokie jak na blog.pl.
w tamtych czasach na pewno. A jako ciekawostkę tylko do przerwy dodam, że nagrywamy ją tyle lat. Ostatnio świętowaliśmy 200 odcinek, nadal nie zobaczyłem się twarzą w twarz z Michałem Górnym. Z Przemkiem się już widziałem, z Maćkiem Kwiatkowskim się widziałem, z Sebastianem Hetmanem, który gościnnie tam wpada pogadać o akademickich rozgrywkach, może już w tym sezonie nie, ale wcześniej to robił to też, a z Michałem Górnym jeszcze się nie udało. No wiesz, dystans z Wrocławia do Warszawy nie jest aż taki duży, więc... No nie jest, ale jakoś się nigdy nie zużyło. Raz było blisko, ale to stali słuchacze przerwy na żądanie doskonale znają historię z pewną imprezą u Sebastiana, jak dzieliło nas kilka schodków, żeby się poznać, ale niestety się nie udało, więc pozdrawiamy cię, Przemek, że nam uniemożliwiłeś spotkanie. Zagadnienie przerwy na żądanie jest dosyć ciekawe, no i też zapraszamy do sprawdzania tego. Powiedz mi, masz jakieś konkretne daty odnośnie emisji podcastu, czy nie? Ale masz na myśli, czy w jakiś konkretny dzień musi tak. wyjść, czy... Tak. Nie, kiedyś, jak pamiętam, jak zaczynaliśmy, no to tak jak ci powiedziałem, ta zwykła przerwa na pewno zawsze była w piątki, to pamiętam, bo to po prostu musiało być tak sklejone, że jakby końcówką programu i taką głównym daniem były te mecze z czwartku na piątek, zawsze te skróty gdzieś tam okraszone, nie tyle moim komentarzom, co bardziej takim reporterskim, wiesz, parozdaniowcem, jak to wyglądało. Na początku się chyba trzymaliśmy, że to miał być jakiś dzień, no bo tak jak mówiłem, to doklejane było do zwykłej przerwy, potem chyba robiliśmy jakieś środy, wtorki, w zeszłym sezonie, jak jeszcze był z nami Przemek, to przestawiliśmy się na soboty, zrobiliśmy to dla Przemka, bo Przemek nie miał innej możliwości jakby nagrywać, natomiast ja mam teraz dużo więcej obowiązków w radiu niż miałem między innymi dlatego, że sport wrócił tutaj do łask w regionie i mamy więcej audycji, więcej meczów do skomentowania, więc ja nie mam absolutnie szansy nagrywać w sobotę albo w niedzielę do południa takiego podcastu, więc przerzuciliśmy to na tydzień, ale to jest tylko i wyłącznie zależne od tego, kiedy się uda zgrać mój czas, Maćka czas i Michała czas, a nie jest to łatwe, bo ile Maciek ma pracę taką, że po prostu wydaje szóstego gracza i to jest jego strona i jakby siedzi w domu i może się najbardziej pewnie czasowo do nas dostosować, to i ja pracuję i Michał pracuje, więc musimy trafiać na okienka i tak mamy tego farta, że robimy. To nie powiem, że jak zwykli ludzie, bo zwykli ludzie pracują, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że to źle brzmi, ale no, normalny człowiek pracuje raczej od 8 do 16, czy tam od 9 do 17, a my mamy takie nieregularne godziny pracy, więc nagrywamy to gdzieś od 10.30, o 11.00, o 12.00 i cenię to sobie strasznie, bo nie lubiłbym tego nagrywać popołudniami, mimo że bardzo lubię nagrywać, to jednak wolę spędzać już potem, po pracy, czas w inny sposób. Wspomniałeś o radiu, czyli uprzedziłeś moje pytanie odnośnie Radia Wrocław, bo tam można cię usłyszeć. Wrocławianie pewnie znają cię doskonale. To powiedz... cały Dolny Śląsk, nie bądźmy tacy, że wiesz, tylko Wrocław. Nie? Radio Wrocław i Radio RAM. W Radio RAM też się zdarza, bo tam jestem wydawcą informacji raz na jakiś czas, czyli 2-3 razy w miesiącu, ale głównie w Radiu Wrocław. Rozumiem. To powiedz mi, co ty tam robisz i jak ci się udało tam dostać, żeby słuchacze też mieli jasność odnośnie tego, kiedy akurat włączyć Radio Wrocław. To może ja powiem, czego nie robię. Nie jestem po prostu zwykłym reporterem i nie nagrywam taśm na mieście, a wszystko inne robię mniej więcej. To zacznę od twojego drugiego pytania, a potem ci powiem, co robię. Ja się dostałem do radia w 2011 roku. Jak pamięć mnie nie myli, ja mam nadzieję, że mnie nie myli, byłem na studiach na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Mieliśmy zajęcia w radiu z komentarza radiowego z doktorem Andrzejem Ostrowskim, który był opiekunem jakby mojego całego roku, a kiedyś przez wiele lat był pracownikiem tutaj Polskiego Radia Wrocław. Był szefem redakcji sportowej, był w ogóle gościem, który jeździł na Igrzyska Olimpijskie. Chyba nawet na Mistrzostwa Świata, tam z ramienia nie telewizji, ale jedynki radiowej wiele rzeczy komentował. Właśnie dla Polskiego Radia, dla tej głównej centrali. No i po prostu pamiętam pierwsze zajęcia, gdzie robiliśmy jakąś tam, nie wiem, krótką rozmowę czy coś i wtedy pan Andrzej powiedział, że ja mam bardzo dobry głos, ja muszę zostać w radiu. Ale jakby potraktowałem to okej, fajnie, natomiast taką największą próbą i coś, na co się najbardziej cieszyłem, to był komentarz. Z meczu mieliśmy sobie przynieść wybrany przez siebie mecz i skomentować przez 15 minut. Nie pamiętam, chyba derby Manchesteru przyniosłem, tak mi się wydaje, już tam nie żebym to oglądał 1000 razy, obejrzałem to raz na żywo, potem ściągnąłem i nie przygotowywałem się specjalnie, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że wiecie tam perfekcyjnie przygotowałem, co ma być minuta po minucie i nie, pojechałem na żywioł nie komentując nigdy wcześniej radiowo, bo całe życie jakby komentowałem sobie w domu i ćwiczyłem, natomiast komentowałem to do telewizora na takiej zasadzie, że jak komentuje, nie wiem, no Darek Szpakowski, Mateusz Borek i tak dalej, robisz przerwy, robisz pauzy, nie opowiadasz wszystkiego tego, co widzisz,
tylko na takiej zasadzie, że właśnie tu ciekawostka, tam coś, a w radiu musisz inaczej, w radiu musisz cały czas nadążać za obrazem. Okazało się, że wyszło fantastycznie. Jak wszedłem tam na dół do miejsca realizatorów, gdzie wszyscy odsłuchiwali, to zazwyczaj tam ktoś bił brawo, ktoś ten, jeżeli ktoś inny szedł, były uwagi i tak dalej. Ja wchodzę, jest taka grobowa cisza i tak myślę, Boże, czy było tak źle, czy o co chodzi? No okazało się, że było akurat tak super, że nikt nie miał nic do dodania, włącznie z panem Ustrowskim, który potem podał nagranie do ówczesnego i cały czas szefa redakcji sportowej Roberta Skrzyńskiego, którego możecie kojarzyć z kanału Plus, i w ten sposób Robert mnie tutaj wziął do redakcji i miałem tak fantastycznie, bo Robert miał tak samo w Radiu Kielce, w którym startował, że jakby nie przechodziłem tej drabinki, którą muszą przejść dziennikarze, czyli przechodzą przez newsroom, robią jakieś tam materiały niesportowe i tak dalej, i tak dalej. Robert mnie od razu po 3 dniach wziął na mecz do Warszawy, Legia Warszawa, Śląsk Wrocław. My wtedy jeszcze robiliśmy w radiu na zasadzie 90 minut w internecie i takie wstawki co piosenkę, tam 5-4 minuty różnie na antenę. Ja byłem święcie przekonany, że będę z nim komentował tylko w internecie, on na antenie będzie sam. A powiedział mi już na samym stadionie, że żebym miał większą satysfakcję, to skomentujemy to razem też na antenę. Więc zrobiłem chyba wszystkie bramki z tego meczu, Śląsk wygrał 2-1. No i potem tak jeździłem od jednego meczu do drugiego, potem dostałem szansę sam porobić te mecze. W następnym sezonie dostałem sam do roboty Śląsk Wrocław, który był wtedy w drugiej lidze koszykarskiej. No i tak więcej i nagle z gościa, który robił tylko materiały do audycji sportowych, czy też komentował mecze, zacząłem czytać serwisy sportowe w Radiu Wrocław. Potem doszły jakieś tam dyżury internetowe, gdzie wydaję stronę radiowrocław.pl i odpowiadam, jak to wszystko na niej wygląda, i radioram.pl. No a potem jeszcze doszły zupełnie inne rzeczy. Dostałem i do prowadzenia audycję sportową, i do prowadzenia program od najpierw 4 do 6 rano. I to wcale nie jest żart, i to nie był program o koszykówce, tylko jak się śmiejemy z moim kolegą, z którym prowadziliśmy to na zmianę, o pogodzie i o korkach, których wtedy nie było. Potem ten program był od 5 do 6, teraz na szczęście już od kwietnia go nie ma. Wiadomości drogowe czytam, tak jak mówiłem, czytam wiadomości takie normalne, jestem wydawcą w Radiu RAM, no i mam też program hip-hopowy od zeszłego roku, w zasadzie pewnie niedługo będzie jakaś rocznica, nawet nie pamiętam kiedy, czy to był kwiecień, czy maj, ale prowadzę taką godzinkę hip-hopową autorską, gdzie mogę przynieść swoje nagrania, i mniej więcej tak to wygląda. To dużo tego, muszę przyznać. No generalnie pracuję sporo, więc na 2 tygodnie powiedzmy, że pracuję 13 dni na 14. Ale jesteś człowiekiem wolnego zawodu. Tak, no bardzo sobie to cenię właśnie, że wiesz, przychodzę na przykład, uwielbiam dyżur sportowy, gdzie przychodzę na 6, tam na 5:30 powiedzmy, bo o 6 są pierwsze wiadomości, wychodzę po ostatnich porannych, czyli o 10, potem mam od 10 do 19, 18 zazwyczaj wolny, chyba że muszę coś tam nagrać na mieście, a wieczorem siedzę i na przykład oglądam Ligę Mistrzów i płacą mi za to, żebym oglądał i potem podał wynik, więc fantastycznie polecam każdemu taką pracę. W zasadzie ja tego nie traktuję jak pracę, bo to jest coś, co lubię i zawsze chciałem to robić. Znaczy kiedyś chciałem być piłkarzem oczywiście, natomiast moja mama zawsze mówiła, że podobno kiedyś, jak byłem chyba w 4 klasie podstawówki czy w 5, to przyszedłem taki cały ubrudzony z boiska i powiedziałem, mamo, wiesz co, nie będę nigdy wielkim piłkarzem, ale będę wielkim komentatorem, więc mama mi to zawsze przypominało. Tak swoją drogą muszę ci powiedzieć, że dobrze, że się okopałeś niejako w wolnym zawodzie, bo ludzie, którzy uprawiają taki zawód, pomimo upływu lat, ciągle czują się młodzi. No to zdecydowanie, ale ja w ogóle nawet jakbym nie uprawiał, to pewnie bym się cały czas czuł młodo. Wczoraj koleżanka w pracy mi powiedziała, że wyglądam na 38 lat, tak, bo mam brodę teraz i tak dalej i bardzo zarośnięty jestem, bo nie byłem dawno u fryzjera, muszę iść, i tak sobie pomyślałem, serio, 38, ja się czuję mentalnie gdzieś na 17-18-latka. Znaczy, staram się być odpowiedzialny, żeby sobie ktoś nie pomyślał, że wiecie, tam wychodzę i nie mam mnie w domu przez 3 dni. No to jest to, ja cały czas się czuję młodo i mnie to, nie wiem, zachwycają takie małe rzeczy, nie mówię, że ktoś coś polubi, to jestem wow i tak dalej, ale ja się cieszę każdym skomentowanym meczem, jakimś fajnym wywiadem i tak dalej. Ja widzę, że czasami moi koledzy z różnych stacji i z różnych miejsc nie mają takiego podejścia, myślą sobie, znowu na mecz i tak dalej. A dla mnie to jest naprawdę taka zajawka jak dla dzieciaka i cieszy mnie to bardzo za każdym razem. A jak się uda w ogóle nagrać fajnego gościa do przerwy, jak dostaliśmy Adama Małysza od kolegi z Wiadomości z Telewizji Polskiej, to już w ogóle się czułem po prostu, jakbym miał 15 lat i nie wiem, pocałował fajną dziewczynę i chciał powiedzieć całej szkole.
To jest dopiero nobilitacja. Akurat od Adama Małysa. No to była świetna sprawa, tym bardziej, że jeżeli ktoś nie zna przerwy, to nie wie, to szybko powiem. Zdarza nam się, że zapowiadają znani ludzie ze świata sportu albo ze świata muzyki, raperzy zdarzali się, że zapowiadali przerwę. Jak mam okazję po prostu kogoś nagrać i wiem, że ktoś może chcieć, to po prostu proszę, żeby nagrał cześć z tej strony, tam nie wiem, Maciej Zieliński, Renata Maury-Różańska i tak dalej, inne postacie. Zapraszam na przerwę na żądanie ekstra. I zazwyczaj to jest takie krótkie i nic więcej w tym nie ma. Andrzej Twarowski i Tomek Smokowski, jak kiedyś byłem w Kanał Plusie i miałem okazję z nimi chwilę pogadać, to zrobili chyba najpiękniejszą zapowiedź taką minutową. Natomiast zawsze jest problem, jak proszę kogoś, żeby podegrał kogoś. Jeżeli to jest koszykarz, to okej, to nie ma z tym problemu. Natomiast było wiele razy tak, że fajnie by było, gdyby taka osoba zapowiedziała, mimo że się nie zna na koszykówce i nie jest z nią związana, ale odmówiła, bo powiedziała, że nie wie, co to jest. A Adam Małysz, dzięki koledze z Telewizji Polskiej, widocznie zapowiedział, czyli jest tak, jak myślałem, że Adam Małysz jest fantastycznym gościem i nie było żadnego problemu, żeby się podpisał pod przerwą, mimo że pewnie nigdy jej nie słuchał. Kto wie, może słucha nałogowo i ty o tym jeszcze nie wiesz. Myślę, że nie, to jest właśnie puenta zapowiedzi Tomka Smokowskiego i Andrzeja Twarowskiego, gdzie Andrzej Twarowski przejął to, jak ktoś sobie wpisze wydanie świąteczne, to znajdzie. Andrzej Twarowski przejął 90% posiadania mikrofonu podczas tej zapowiedzi, a Smokowski powiedział, no to w takim razie ja powiem, że ten program nam się bardzo podoba, bo zawiera słówko ekstra, mimo że jeszcze nigdy go nie słyszeliśmy. Zapraszamy. Wiemy już, gdzie pracujesz, wiemy jeszcze, co robisz jako podcaster, nazwijmy to, ale nie wiemy jeszcze, jak się u ciebie zaczęła ta przygoda z koszykówką, no bo każda historia musi mieć gdzieś swój początek. Jak to w twoim przypadku było z koszykówką? Ale masz na myśli z koszykówką, czy z komentowaniem? Z koszykówką to w latach 90. Nie pamiętam dokładnie już, który to był rok, natomiast no, grało się w piłkę i w koszykówkę, tak? Z koszykówką miałem problem, jak byłem mały, generalnie ja miałem dużych kolegów na osiedlu, w sensie miałem tych w swoim wieku, natomiast miałem też takich dobrych 4-5 lata starszych, bo miałem Amigę 1200, więc domyślacie się, co to znaczyło w latach 90. i kim był na osiedlu taki 6-7-latek, jak ludzie z 8 klasy podstawówki do niego wpadali, żeby pograć w Amigę, tylko i jak dobrze byłem ustawiony. I zdarzało mi się tam grać z nimi w kosza. Pamiętam jak dziś, że takie no, piaszczyste boisko było w zasadzie do nogi małe i duże i po bokach były po prostu kosze na piasku, więc no, grało się ciężko, mimo że ta ziemia była ubita i pamiętam do dziś, że one miały takie podwójne obręcze, więc czasami można było wrzucić i piłka wypadała. I tam miałem jakieś pierwsze kroki, to była końcówka lat 90. To były jeszcze czasy, jak TVN chyba przez sezon pokazywał NBA, bo pamiętam jakieś urywki, pamiętam Granta Hida i pamiętam ostatni rzut Michaela Jordana i wtedy mi zostało, grałem w Total NBA 97 z moim kuzynem, który był zresztą jeden i drugi zapalonym fanem grania na konsoli. Zostało im do dziś, bo robią gry komputerowe i mieli między innymi Total NBA 97 i cieliśmy grubo. Pamiętam, zawsze graliśmy z Jędrkiem Los Angeles Lakers Utah Jazz, stąd mi gdzieś tam miłość do Kobe'ego Bryanta weszła podczas tego, a potem to już były takie czasy NBA Action, to była pierwsza, druga, trzecia klasa podstawówki, kiedy NBA Action było pokazywane na TVN-ie i zakochałem się wtedy w Jasonie Williamsie i tym, wiesz, podaniami, za plecami i tak dalej, i tak dalej. I próbowałem to przenosić na boisko, miałem ziomków, graliśmy sobie w kosze gdzieś tam na boisku za szkołą, no i tak to potem szło coraz bardziej, jakaś reprezentacja szkoły i tak dalej, a potem zacząłem w ogóle oglądać NBA, chyba najpierw w 2004 roku, pamiętam, że się udało tatę namówić na kupno dekodera i pierwszy mecz, na jaki wstałem, to było chyba Dallas Mavericks Los Angeles Lakers, gdzie Gary Payton wyleciał w pierwszej kwarcie za przewinienie techniczne, jak mnie pamięć nie myli. No ale tak oglądałem to NBA, wiadomo, jednym okiem, a potem gdzieś wydaje mi się, że w 2006-2007 chyba sezonie tak zacząłem bardziej oglądać, bo rozwaliłem sobie nogę dzień przed Bożym Narodzeniem, dzień przed Wigilią, 23 grudnia skręciłem grając w kosza, wyskakując do bloku i jeszcze dokończyłem mecz na tej skręcanej kostce. No nie bardzo miałem co robić, więc w nocy wstawałem i oglądałem NBA, stąd się zaczęła zajawka, a potem to przełożyłem i powiązałem jakby z dziennikarską pasją, bo pomiędzy gdzieś podczas wakacji byłem w TVP Sport jako człowiek, który nie mógł przejść castingu, bo był za mały na to, jak był 18-latkiem i stwierdziłem, że muszę robić coś swojego i wybór padł na koszykówkę i na przerwę na żądanie i tak zaczęła się cała historia i to jest koszykówki w moim życiu.
To była przyjemna część tego wywiadu, czas na poważne pytania. Okej. Okay. Wspomniałeś już o Lakers, no to powiedz mi, dlaczego akurat ta drużyna? Miałeś 30 zespołów do wyboru, a wybrałeś... Wiesz co, no tak jak ci powiedziałem, wydaje mi się, że to czas po prostu grania w Total NBA 97 i potem w NBA Live 99. Nie było to absolutnie poparte tym, że Lakers zaczynali wtedy dominować w lidze i zdobywali tytuły. Po prostu Kobe i Shaq to były dla mnie jakby takie dwie najbardziej wyraziste postacie, może wtedy nawet bardziej lubiłem trochę Shaka niż Kobiego. Kobe wtedy w 97 wchodził z ławki, pamiętam, za Eddie'ego Jonesa go wymienialiśmy, tam mój kuzyn zawsze przed meczem to robił taką zmianę i to dlatego chyba to nie miało jakiejś szerszej historii. Tak samo nie pamiętam, czemu kibicuję Manchesterowi United, znaczy wiem, że już na pewno kibicowałem, jak się zaczynał sezon 98-99, bo pamiętam, jak oglądałem na telewizorze Sharpa prawie wszystkie mecze Manchesteru, bo prawie wszystkie były pokazywane w telewizji, bo mieli tak fantastyczną grupę, a pamiętam jeszcze wcześniej jakieś przebitki z Cantoną i nie wiem, może mi się koszulka spodobała, herb, nie mam dla tego pojęcia, nie ma tutaj czegoś takiego, że zajarałem się Los Angeles Lakers, bo to wielka historia, Magic Johnson i tak dalej, George Mikan jeszcze tam w starych czasach i ta historia mnie fascynowała, lądowanie na polu kukurydzy i tak dalej, nie, absolutnie nic z tych rzeczy nie było, tak samo jak wiele osób mi mówi, a przeczytałem historię Manchesteru United, o tym, co się wydarzyło w Monachium i od tego czasu jestem kibicem. Po prostu tak wyszło i pewnie jakbym żył w innych czasach, to bym nie kibicował Los Angeles Lakers, a potem ta miłość została, bo zostałem kibicem Kobe'ego Bryanta chyba nawet bardziej niż Los Angeles Lakers, to się oczywiście jakoś jednym i drugim torem, jak dwa najlepsze bolidy Formuły 1 blisko siebie jechało, natomiast teraz to jest trochę tak rozminięte, ja jestem dalej takim Lewisem Hamiltonem, jeżeli chodzi o bycie kibicem Kobe'ego Bryanta, a jeżeli chodzi o bycie kibicem Lakers, to już tak nie jestem może na pole position i aż tak bardzo nie płaczę po porażkach i mnie to jakoś tak nie rusza, może dlatego, że jestem starszy, jestem, nie wiem, jakimś takim Sebastianem Vettelem, czy kto tam jest na jakichś miejscach 4-5 teraz w Formule 1, więc trochę jestem bardziej wycofany i patrzę na to z dystansu. Większego z Manchesterem United w piłce nożnej jest tak samo. A czy podoba ci się, no w zasadzie pewnie ci się nie podoba przemiana Los Angeles Lakers, ale po zakończeniu kariery Kobe'ego Bryanta, czy widzisz jakiś cień szansy dla tej drużyny, żeby z LeBronem Jamesem coś ugrać? No jasne, ale to wszystko zależy od lata, kogo się uda ściągnąć, więc to tak naprawdę, wiesz, będziemy sobie wróżyć z fusów. Jak a masz ściągną, jakieś pomysły na to? No pomysłów masz mnóstwo, tak? Może się okazać, że ściągną Kyriego i Kevina Duranta i nagle zadzwonisz do mnie i wtedy możemy zrobić cały podcast o Lakers, jak to zdobyli mistrzostwo przed sezonem, bo będą mieli najlepszy skład zdecydowanie z taką trójką. Może się skończyć, że ściągną, nie wiem, Kemba Walkera i Chrisa Middletona, może się skończyć, że ściągną jedną gwiazdę. No tych wariantów jest mnóstwo i jest bardzo dużo zespołów, które mają cap space, więc ja mogę sobie strzelać i każdy z nas może strzelać i ja myślę na przykład, że Kevin Durant pójdzie do Nowego Jorku, ale to jest tylko i wyłącznie moje przeczucie, tak jak kiedyś miałem w przerwie przeczucie, kto słuchał, ten wie od dawien dawno, że LeBron James skończy w Los Angeles Lakers, więc mogę to robić tylko na nos, to nie jest tak, jakbyś mnie zapytał, kto odejdzie ze Śląska Wrocław Koszykarskiego, czy ze Ślęzy Wrocław Koszykarskiej, to bym wiedział, bo jestem blisko tego zespołu i na 99,9 miałbym poprawną odpowiedź, a tu możemy sobie strzelać. Ja myślę, że się uda ściągnąć jedną gwiazdę do Los Angeles, ale nie wiem, kto to będzie i nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że to jednak Kyrie na przykład połączy znowu siły z LeBronem Jamesem, kibice Bostonu byliby pewnie niepocieszeni, więc tych wariantów jest mnóstwo, natomiast nie ma dla mnie wariantu, że nie będzie ściągniętego żadnego klasowego zawodnika, czyli nawet gdyby się nie udało tych gwiazd ściągnąć, to myślę, że taką rezerwową opcją będzie właśnie Kemba Walker, czy nie wiem, Jimmy Butler i tak dalej, no nie ma szans, żeby jakby przespali to lato i się ociągali, no bo nie ma na to czasu, po prostu LeBron James już młodszy nie będzie i też nie wyglądał tak fantastycznie w tym sezonie, żebyśmy go nawet, nie wiem, chcieli wstawić do pierwszej piątki NBA, to myślę, żeby się pewnie nie załapał. No tak, gwiazdy gwiazdami, ale wiesz, potrzebujesz też mieć jakichś zadaniowców, oni też będą dostępni we free agency, no bo no to pewnie będziesz, wiesz, Ricky Rubio i nie, tak no dalej. Myślę, że wiesz, tam Nikola Vucevic to akurat nie te zadaniowiec, co Starpeł Longembą w tym sezonie na wschodzie, więc on moim zdaniem zostanie pewnie w Orlando, bo Orlando dadzą mu kasę. No nie wiem, może się tak skończyć, że nie wiem, właśnie duet Vucevic Kemba Walker to będzie cel Los Angeles Lakers, więc wszystko pewnie zależy od podpisów tych największych gwiazd, od tego, czy Kawhi zostanie w Toronto, jakieś mam takie głupie przeczucie, że zostanie, więc najpierw ci najwięksi podejrzewam, że będą rozdawać karty, a potem dopiero do tego stołu zostaną zaproszeni ci mniejsi i tak to mniej więcej będzie wyglądać. Bardziej mnie martwi to, kto będzie trenerem Los Angeles Lakers, bo nie wiem, czy będzie to Tyronn Lue czy Jason Kidd, a mam wrażenie, że kogo by się nie wzięło teraz, to nie ma w zasadzie jakiegoś dobrego kandydata tutaj, żeby został coachem tego zespołu, ale może to jest jakiś pomysł, bo Tyronn Lue pracował z LeBronem Jamesem, więc się pewnie dogadają.
wypadają. Jason Kidd jest byłym koszykarzem, więc może potrzebny jest ktoś taki, nie wiem, jak Zinedine Zidane. Zastanawialiśmy się, jakie jest słówko, którego będę najczęściej używał w podcaście, to słowo nie wiem. To tak dygresja. Więc pewnie pójdą w jakiegoś Kidda. Mam nadzieję, że nie pójdą w trenera, który nie trenował nigdy w NBA i był tylko asystentem, bo podejrzewam, że się skończy to katastrofą. Już miałem proponować Igora Kokoszkowa, bo akurat jest wolny. Nie, to ale... Igor Kokoszkow pewnie skończy jako asystent w jakimś teamie, podejrzewam znowu i tak to będzie wyglądało. Czyli trochę droga Ettore Messiny. Może tak być. Może tak być. A jak patrzysz na młodzież, bo dużo się mówi też o młodzieży w Los Angeles, wiadomo, Ingram, Ball, Kuzma, to czy dajesz im jakiś cień szansy na to, żeby oni zrobili coś dobrego dla tego klubu? No bo w zasadzie tylko przewija się nazwisko Kuzmy i Ingrama tak bardzo mocno. O Ballu się tak nie mówi głośno. O Ballu się nie mówi, bo Ball miał być wielką gwiazdą, a miał słaby pierwszy sezon, tak? To zupełnie jakby nie spełniło oczekiwań, a nie tyle patrzy. Ktoś powie, że statystycznie to był jak Jason Kidd, tak? Chyba były takie wyliczenia, więc zaraz się okaże, że może iść drogą Jasona Kidda, ale jak Lonzo Ball przychodził i jak ja widziałem jego highlighty w UCLA, bo nie oglądam ligi akademickiej, więc mogę się opierać jakieś 4-5 minutówki, które widzę i tam każdy może być bogiem koszykówki, natomiast on miał taki przegląd pola i takie podania, że ja spadałem z krzesła. Ja się czułem, jakbym oglądał Jasona Williamsa, za przeproszeniem, którego, jak już mówiłem, uwielbiałem. A my nie widzieliśmy nic takiego w pierwszym sezonie. Na palcach jednej ręki, nawet nie potrzebuję wszystkich pięciu, można by mi uciąć i nie znalazłbym takich fantastycznych podań, natomiast okazało się, że jest bardzo dobrym obrońcą, więc kto wie, czy w takim zestawieniu, ja wierzę w Ingrama, Ingram miał bardzo dobrą drugą część sezonu, że to może być taki gracz, który pewnie nawet mógłby zostać gwiazdą i liderem jakiegoś zespołu, poza tym, że jest strasznie chudy i wygląda jak Kendrick Lamar. Kyle Kuzma to jest, myślę, bardzo dobra trzecia, czwarta opcja w twoim zespole, może ktoś, kto będzie wchodził z ławki, nie mam pojęcia, natomiast no, może być to drugi Lou Williams na przykład za parę lat, tak? Zależy jak zostanie, wiadomo, że inna pozycja, ale czy zostanie na przykład przerzucony na ławkę i będzie z tej ławki wchodził, ale to jest koleś, który rzuci 20 punktów i ja wiem, że ktoś powie, Maciek ma w zwyczaju to mówić, że to są puste kalorie, fani fantazy powiedzą, że nie robi w tej statystyce i tak dalej, ale mam takie wrażenie, że świetni zawodnicy to są tacy, którzy bronią, według wielu osób, które się interesują w Polsce koszykówką, że jak ktoś broni, a może rzucić dwie trójki, to jest fantastycznym gościem, a jak ktoś rzuci 20 punktów, ale nie potrafi bronić, Kuzma broni słabo albo średnio, ale poprawił mimo wszystko tę swoją obronę, to już nie, to jest taki gracz, pełno jest takich graczy, no pewnie pełno jest takich graczy w NBA, bo jak ktoś dostanie piłkę tyle minut rzutów, to rzuci te 20 punktów, natomiast gość to jednak daje radę, rzuca te trójki, potrafi wejść pod kosz, więc to jest kolejny styl w drafcie Los Angeles Lakers i myślę, że z każdego z tych trzech będzie pożytek, natomiast trzeba mieć LeBrona i trzeba mieć gwiazdy, żeby to się złożyło w coś więcej. Dobrze, to w zasadzie kwestie koszykarskie mamy omówione. Pozostała mi jeszcze jedna kwestia na sam koniec. Kwestia muzyki. Rap. Kącik rapowy mamy w naszym podcaście. Yo, siema, siema. Tak, yo, siema, siema. Ale już nie jestem raperem, więc jestem tylko prowadzącym. No, hip-hopową audycję. Ja się nie wypowiem na temat swojego dorobku muzycznego w kwestii... A, ja miałem spory, całkiem spory, w sensie, kurczę, jak teraz szybko myślę... 3 solowe płyty, jedna wspólna, parę zagranych koncertów przed bardzo fajnymi raperami, czołówką Polski, więc bardzo lubię sobie powspominać, jak to było na scenie bardziej niż w studiu, bo na scenie było rewelacyjnie. W studiu to tam oczywiście nie byłem nigdy. Nawet średnim raperem podejrzewam, albo może byłem średnim, albo ulubionym raperem waszych matek, bo nie przeklinałem i tak się niektóre moje koleżanki śmiały, natomiast na scenie byłem rewelacyjny. A Rick Rubin dzwonił później z propozycją kontraktu w Def Jam? Nie, absolutnie nikt nie dzwonił z propozycją kontraktu, natomiast zdarzały się propsy po koncercie od artysty, przed którym grałem. No to akurat respekt jest ważny. Zdecydowanie. Tak jak Pelson mawiał, prędzej czy później przybije 5 z Everlastem. No akurat takich marzeń nie mam, ale zbiłem piątkę z Łoną i ona powiedział, że świetny freestyle czy fajny freestyle, więc to mi wystarczy. Jeden z moich ulubionych raperów, to czułem się wtedy super. Właśnie, bo skoro wspomniałeś o Łonie, to obstawiam, że twoim takim targetem w rapie jest rap świadomy, conscious rap. Ale masz na myśli, jak ja rapowałem, czy jak ja słucham? Chodzi mi o słuchanie. Różnie, no pewnie tak, w sensie nie słucham jakichś tam melanżowych rzeczy i tak dalej, jeżeli o to pytasz, w ogóle nie kupuję nowego rapu, jedyna rzecz, jaka mi się z nowego rapu, w sensie z nowych raperów, może tak, ostatnio podobała to płyta Jana Rapowanie z Nocnym, ale tak jak oceniłem ją chyba bardzo wysoko na jakąś czwórkę czy piątkę w mojej audycji, to nie wróciłem do tej płyty po osłuchaniu jej przez 2 tygodnie, więc ja słucham generalnie, moja ulubiona rzecz w rapie
Ulubiony zespół to jest raz Mentalizm, potem dwa Sławy, jeżeli chodzi o ludzi, którzy robią solo, to Tetris, ten typ Messi i Łona, i to jest jakby moja taka żelazna piątka, czego by nie wydali, to ja zawsze to kupię i zawsze to sprawdzę i pewnie zawsze będę to propsował, bo to są rzeczy na najwyższym poziomie, natomiast teraz, kiedyś tego nie robiłem przez wiele lat, jak teraz mam tę audycję hip-hopową, to muszę sprawdzać wszystkie płyty, albo inaczej, chcę sprawdzać, żeby nie było tak, że nie puszczam czegoś, bo jest beznadziejne, ja tak uważam, a nie słuchałem nawet, więc sprawdzam i naprawdę nie kupuję tych nowych rzeczy, gdzie jest rap o niczym. A kolekcjonujesz płyty? Tak, zdecydowanie kolekcjonuję płyty, natomiast teraz kupuję ich dużo mniej, bo tak jak ci powiedziałem, mam w zasadzie 5 wykonawców i paru ze Stanów. Teraz właśnie zamówiłem nowego Andersona Paka, powinien przyjść w poniedziałek i będę go grał zresztą w Rymach i Bitach, więc zapraszam o 22.05 na Radio Wrocław i radiowrocław.pl do posłuchania w trakcie i po, taką sobie małą reklamę zrobię. Kolekcjonuję, ale już tak mniej, bo tych płyt mam chyba ponad 200, mi się wydaje, dawno nie liczyłem, natomiast kiedyś, wiadomo, tam w czasach gimnazjum, liceum to kupowałem tak namiętnie. I mam wiele jakichś tam przypołowych albumów, może nie tyle przypołowych, natomiast no, nie sądzę, żebym teraz słuchał Wychowanych na Błędach, albo mam taki zespół Dialektyka, nawet nie pamiętam, jak się płyta nazywa, natomiast podobał mi się singiel i kupiłem, a cała płyta jest beznadziejna, więc mam kilka takich płyt, które, wiesz, w ogóle leżą gdzieś w kącie, ale mam też kilka klasyków, gdzie jest Ace na przykład, albo Peje na Legalu, albo dużo rzeczy Raz Mentalizmu, które podejrzewam, że na Allegro osiągnęłyby zawrotne kwoty, ale nigdy nie sprzedam, a teraz kupuję w ogóle winyle, bo dostałem od mojej narzeczonej gramofon na święta i już tak mam chyba ze 20 czy coś koło tego, więc jak się dorwę do Asphalt Shopu, to zawsze muszę zamówić przynajmniej ze 3, żeby była darmowa wysyłka i generalnie chyba sobie muszę założyć blokadę rodzicielską, bo przychodzę zamówić na przykład 2, ostatnio tak było, chciałem zamówić 2, wyszło 199 zł, to mówię, no muszę zamówić jeszcze 3, to zamówię może 4, bo sprawdzę, czy taka jest, i zamówiłem 6 koniec końców chyba, więc jest to straszne dla portfela. Ale lubię, bardzo uwielbiam i nie lubię takich płyt, które są wydane tylko na zasadzie, wiesz, mała okładeczka albo digipak. Sam wydałem w digipaku, ale to bardziej dlatego, że nie miałem jakichś większych możliwości. Lubię, jak jest w książce albo teksty są wypisane albo coś fajnego. Lubię i dotykać, i czytać, i potem o tym opowiadać też w radiu, jak to wszystko jest wydane, bo doceniam bardzo dobrze wydane płyty. A koncerty, na których byłeś, nie mówię jako wykonawca, tylko jako słuchacz, czy byłeś na jakichś spektakularnych koncertach, które zapamiętasz do końca życia, czy może chciałbyś pójść na taki koncert jeszcze? Wiesz co, z koncertów, na które chciałbym pójść, to na pewno The Roots, bo to mój ulubiony zespół ze Stanów, i J. Cole, bo to mój ulubiony raper ze Stanów, chociaż nie wiem, czy byłoby tak fantastycznie jak na Rootsach. Koncert, który najbardziej pamiętam, a którego nie grałem, tylko byłem widzem, no to zdecydowanie na hip-hop campie, tylko już nie pamiętam, który to był rok, ale to czasy mojego liceum. Hokus pokus, albo źle mówię, nie liceum, tylko już studiów. Hokus pokus. Jak było na kempie, to było po tym takim szale, który był w Polsce, jak wyszła Nieśmiertelna nawijka dwusławowa, jak panowie zagrali na Warsaw Challenge, no to fantastyczne show i uwielbiam Hokus pokus, mam wszystkie 3 płyty. To był show na scenie, świetnie zagrane, jakieś tam małe ruchy sceniczne, jak mawiał wujek, samo zło były i były synchrony, więc to jest koncert, który mi się pierwszy kojarzy, a jeżeli chodzi o polski rap, to też chyba na kempie Tetris zagrał koncert z Veną, bardzo fajny, jak dobrze pamiętam, w hangarze, mnóstwo ludzi, naprawdę mega impreza, i potem grali na takich imprezach, które się nazywały Rap Meeting, jak dobrze kojarzę, oni mieli taką wspólną trasę koncertową i grali jako ostatni w takim klubie, gdzie było tak duszno, że się dziwię sam sobie, że wytrzymałem chyba do 3 czy do 4 rano, jak oni kończyli, ale to był też mega, mega koncert i to są chyba takie rzeczy, które na raz mi przychodzą. Musiałbym pomyśleć pewnie bardziej, a jeżeli chodzi o moje koncerty, jakie grałem, to najlepiej wspominam przed PZ-em, bo PZ wyszedł, zagrał jeden numer i się zepsuł sprzęt i ja byłem bohaterem dnia wtedy. No to ładnie. Bo zagrałem fajny support. No, i obsunąłem wszystkie płyty, jakie mi zostały, a było ich chyba 13 jeszcze. No nieźle. W sensie koncerty wszystkie wspominam dobrze, ale jakoś ten mi utkwił w pamięć, że najdłużej chodziłem, wiesz, tam 30 cm ponad chodnikami, ale tak to odkąd zacząłem freestylować na koncertach, to w ogóle wtedy się udało wynieść to na wyższy poziom i jakiś kontakt z publiką był wtedy fantastyczny, więc to było super. A na PZ-cie było tak po prostu, że wiesz, masa fanek PZ-a w takim wieku 17-23 i ty im mówisz, że jesteś dopiero pierwszym z 3 supportów, a już PZ powinien wychodzić w tej chwili, no to one chcą ci wydrapać oczy w pierwszym numerze, w drugim się zastanawiają, co to jest, a w trzecim już ręce do góry i cała publika jest twoja, więc to jest nieporównywalne nawet z komentowaniem meczu. Dobrze, to w takim razie mamy wszystko. Dziękuję ci, Bartku. Moim gościem był Bartosz Tomczak, podcast Przerwa na żądanie Ekstra oraz Radio Wrocław. Dzięki, Bartek. Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Bartłomiej Misztal i dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Pamiętajcie, ta sama pora, czyli sobota, godzina 12, podcast Pick and Roll, radiogol.pl, w drodze po emocje. Do usłyszenia!